Okej, okay, witamy wszystkich na piątej części kampanii o czterech takich, co ukradli truchło. I to jest właśnie tych czterech. Dołożę krótkie przypomnienie, o co w ogóle w tej kampanii chodzi. Ponieważ mamy już piątą część, nie wszyscy może widzieli wcześniejsze, chociaż polecam, są wszystkie na kanale Baniak Baniaka. To jest grupa bohaterów, która... Właśnie głównodowodzącym jest tutaj Giselbrecht, który ma zadanie ze swojego kolegium śmierci, jest uczniem czarodzieja, żeby przywieźć ciało mistrza Linharta Tolzena, jak się okazało później pierwszego magistra kolegium śmierci, właściwie założyciela kolegium śmierci. Bohaterowie odnaleźli ciało w wiosce Ulrichswald, która okazała się potem być zamieszkała przez synów Ulryka, wilkołaków. I bohaterowie uciekali przed strażą dróg, przed wilkołakami, trafili do Middenheimu wraz z Karskinem, krasnoludem, który do tej pory im towarzyszy, który próbował ich zabić, ale to było jedno wielkie nieporozumienie i teraz są towarzyszami. W Middenheimie Giselbrecht otrzymał kolejne zadanie, właśnie kontynuacja zadania od arcyczarodziejki z gildii czarowników i alchemików, że jednak to ciało należy dowieść. Z ciałem jest taki problem, że tak naprawdę to nie są zwłoki, tylko to jest wciąż jeszcze żyjący czarodziej, ale jest pewien problem, ponieważ z jego brzucha co od 6 do 12 godzin wychodzi nurgling, demon, pomniejszy demon nurgla. Na chwilę obecną jest na ciało rzucone zaklęcie ochronne, które jeszcze Giselbrecht będzie planował przedłużyć, aż bohaterowie dojadą do Aldorfu. I ciało zostanie zwrócone kolegium ametystu, czyli właśnie śmierci. Ostatnio była jedna wielka jatka w karczmie Pierwszy Wilk, gdzie okazało się, iż Tronry, krasnoludzki ochroniarz drużynowy, przemienił się w wilkołakiem. Znaczy właściwie jest wilkołakiem, ale przemienił się w wilczą hybrydę i dokonał niewielkiej rzezi. W karczmie. Niewielkie, raptem chyba jedna albo dwie osoby. Chyba zginęła kelnerka z twoich rąk. Był jeszcze jeden wilkołak, ale to możecie sobie obejrzeć sesję czwartą. I sesja czwarta zakończyła się tym, że bohaterowie w pośpiesznym tempie uciekli z miasteczka. Wycofali się. Taktycznie wycofali się z miasteczka. Wozem powozi woźnica wynajęty z Middenheimu. Obok siedzi Paulus, porywacz zwłok o twarzy pospolitego łajdaka. A w środku siedzi Tronry, związany nago i ponieważ dopiero o poranku przemienił się w swoją naturalną krasnoludzką postać. A przez całą noc pilczuwał nad nim Giselbrecht, używając zaklęcia Uśpienie. Jest całkowicie wykończony już tym zaklęciem. Karol, myślę, że jako że to było takie magiczne wycieńczenie, myślę, że jeden punkcik obłędu możesz sobie za to zapisać, bo na pewno tam jeden punkcik to przez te kilka godzin żeś mógł zdobyć. Manifestacji nie było. No nie, tak, zawsze, nie tam, tak, za młody jeszcze jesteś na manifestację. Jeszcze nie da. Jeszcze. No i oczywiście jest jeszcze Skarskin w grupie. No i mistrz Tolzen. Który z ręką już. Tak, w międzyczasie zgubił rękę, ale gwizdek ją znalazł. Dobrze, no to w takim razie ja trochę wstawiłem historię, no to teraz powiedzcie, kto, kim gra, czym się zasłużył i w czym z tego jest już znany. Kto zacznie? No dawaj lewy. To Paulus. Tak, wasz ulubieniec Paulus Mohr, mężczyzna. Wysoki, szczupły, wysportowany, przystojny, o twarzy pospolitego łajdaka. Co jeszcze? Geniusz artmetyczny, bez brwi. Ścigany listem gończym, ale sam nie wie dlaczego. I to chyba tyle. I ma spór z czarodziejem o dziwną kartkę. Jakoś wszyscy wiedzą za co, tylko ty nie wiesz. Tak, jest taka pewna tajemnica jeszcze z Paulusem, że jego twarz pojawia się na różnych listach gończych, ale też podchodzą do niego najróżniejsze typy i skaweni go zaczepiali. I nie wiadomo o co chodzi. No, on twarz pospolitego łajdaka. Myślę, że ten jak nic jest łajdakiem, podchodzą, żeby zagadać. Daj, na to mistrzu do ciebie mówi. Do każdego pospolitego łajdaka. Mistrzuniu, no, poratuj pod takim, no, mistrzuniu. No. I Karol, grasz? Giselbrecht Geboje, uczeń kolegium magii śmierci. Bardzo młody, no, nie najchudszy.
Raczej z tych grubszych, ale to dlatego, że w kolegium dobrze karmią. Mnie stać na to, żeby jeść. Nie do co po niektórych. Właściwie to z zasług to właściwie tyle, że ciała żeśmy raz zapomnieli. To była głównie moja zasługa, ale ogólnie jest dobrze. Już prawie nam się udało, jesteśmy w drodze, więc będzie tak, dobrze. Niedługo będzie połowa drogi już do Andorfu. Tak, mamy ochronę odpowiednią. Jego to się pozbędziemy zaraz. Ale ten, ogólnie jest dobrze. No masz cechę bardzo charakterystyczną, fizyczną. A tak, nie mam nosa. Chusta przez cały czas. Tak, właśnie, chusta. To znaczy nie widać tej cechy, nie muszę o niej mówić, bo i tak jej nie widać. A, tak. No powiedzmy. Tak z boku popatrzeć, to tak, widać, że tak. Nie, do każdego będę podchodzić tak. Pokazywał tylko. A teraz rozmawiamy. Kozi, kim grasz? Jestem Bocz Gwizdawek. Bardzo przystojny, bardzo silny i wojowniczy niziołek. Ostatnio zasłynął w tym, że... Spierdolił. Też. Aczkolwiek powstrzymywał dwa wilkołaki. To jest naprawdę coś. Oprócz tego ma charakterystyczne serduszko na czole, wokół którego jest jeszcze ta podkowa, która została naniesiona po drodze. No, hiena cmentarna, naczelny rogal drużyny i ukryty przywódca. Z wykształcenia i zamiłowania hiena cmentarna. Tak. Dobrze, pięknie. No i Trondri, bohater ostatniej tak, przygody. Tak, Trondri Gimgonson, ochroniarz krasnoludzki, ostatni w czasie zarażony likantropią, aktualnie nagi i związany gdzieś w wozie. I uśpiony. I to w zasadzie tyle, co tu więcej mówić. No. Kto wie, czym jeszcze zarażony po tej krasnoludzicy? Może nie tylko likantropią. A musiałeś się drapnąć? Ucho. Właśnie, ja nie pamiętam, czy mam to ucho, czy wreszcie masz, straciłem. Masz. Nie, ucho mam. No, mam cały czas ucho kalafiorowate, tak zwane. Tak jest. No, i tyle. Mocno gryzło, nie? A poza tym się nie wyróżniam w ogóle, no. Krasnolud takich nie ma. W ogóle. Tak, ostatnio właśnie taką bujniejszą brodę mam, na pewno. Czemu? Albo no. Tak jak wilkołacza? No, tak. Tak. Tak, i pod pachami bardziej zarosło. Plecy mu zarosło. Się połączyło. Pod pachami z brodą się połączyło. Jest taki jak się zmienia, człowiek brodę. Przyrasta ta broda do klatki piersiowej, stąd jest futer. Łączy się. Tak, stąd futer jest. Ale to wtedy jest plus jeden do pancerza. Dobrze, dziękuję. W takim razie możemy zacząć. Lwa mu się tak grzywa robi wtedy. No, grzywę to sobie już może jeszcze zrobić, wiesz, pomarańczową. Panowie, to co się stało ostatniej nocy, to był jakiś koszmar. Taka wspaniała karczma, a zakończyła się tak okropną, krwawą jatką, że całą noc, aż do samego poranka, nie byliście w stanie uwierzyć. Co tak naprawdę się stało? Co gracza Himmler zginął. Zginął też Himmler, ochroniarz, którego ja myślałem, że jednak będzie członkiem waszej drużyny trochę dalej. Będzie takim wsparciem, bohaterem niezależnym, który połączy się losem z wami. Niestety. Bo dwa wilkołaki nam są potrzebne w drużynie. Większa szansa na zginięcie. No niestety, Himmler zginął. A wydawało mi się... Właśnie balansują, bo tak to jest niezbalansowane. Wydawało mi się dość sympatyczny, no ale niestety. I czym prędzej... Mało sympatyczny był w formie wilka. Dobra. Czym prędzej zapakowaliście się na wóz, woźnica... Właściwie chyba do końca nie wiedział, co się stało, ale zapakowaliście Trondriego jeszcze w jego postaci hybrydy wilczej, zapakowaliście do wozu i czym prędzej ruszyliście. Gieselbrecht szybko rzucił kilka złotych koron, które zmieniły właściciela, tak. I wyjechaliście na południe czym prędzej w kierunku Aldorfu, no i oczywiście wiadomo, że miasta Delvels, które będzie jednym z ostatnich postojów jeszcze w Midenlandzie. Cała droga nie można było zmrużyć oka, ponieważ związany Trondri w każdej chwili mógł się obudzić. I na jego posturze można było wnioskować, że te liny to on rozwiąże bez problemu. Skarski nie mógł za bardzo go pilnować. A jako wilkołak to już w ogóle. Skarski nie mógł za bardzo go pilnować ze swojej rusznicy, która się pechowo zacięła podczas ostatniej walki ze zwierzoludźmi. Ale jesteście we czterech: Skarskin, Trondri, Gieselbrecht i Paulus. Ja powozę. A ty powozisz. I Bodzi Gwizdawek, który w każdej chwili jest gotowy, żeby pilnować. No i mistrz Stolzen na górze. I mistrz Stolzen jest leży na górze, obok ciała drugiego woźnika. Jak się tylko ruszysz, ty gdzie? Panowie, nadszedł świt.
postanowiliście, jednak koniom nie udało się tak wypocząć, więc trzeba było się szybko zatrzymać. Jedziecie kilka godzin. Cholera wie, czy ktoś was goni, nie wiadomo kogo napotkacie. Ale jak przy pierwszym blasku światła Trondri przemienił się z powrotem w człowieka. Chociaż wiecie, że gdybyście ucięli mu łeb wcześniej, tak jak było to w przypadku Himmlera, to pewnie też szybciej by się zmienił w krasnoluda z powrotem. Następnym razem. Ale najwyżej to będzie następnym razem. Więc zatrzymujesz powóz razem z włością. Właściwie każesz mu zatrzymać powóz. Akurat w jakimś polu, gdzieś niedaleko musi być tartak, jest mnóstwo poucinanych drzew. Akurat taki duży obszar przed razem wycięty. I tutaj widzisz mnóstwo kretowic, dość chyba, no, okazuje się może żyzna ziemia. Zatrzymujecie się, przez cały czas jesteście ustawieni w kierunku południowym. Każesz mu się zatrzymać. I chwila odpoczynku, żeby w ogóle zebrać myśli, bo nie było czasu rozmawiać wczoraj wieczorem. Wychodzicie, wyciągacie Trondriego przez cały czas, on jest jeszcze nieprzytomny. Wyciągacie go związanego, nagiego, sadzacie go na pniu, na ziemi opartego o pień i wasza trójka plus Karskin stoicie nad nim i o co właściwie tutaj chodzi? Zacznij kopać. Nie. Czekaj. Spokojnie. Łopatę ma. Nie, będziemy go zakopywać. Chwila. Ale tak do głowy. Nie. Jest związany. A co jak się znowu zmieni? Właśnie, a to przejdzie mu? Nie, właściwie przejść to nie. No, ale wdzień się nie zmieni. Nie powie. Skarskin wyciąga bukłak z wodą. Chlust! Obudziłeś. Woda! Jasna. Sam się napił. Dlaczego jestem związany? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dlaczego tak mi łeb nawala? Nie piłem wczoraj dużo piwa. Cholera, może rzeczywiście nie wiedzieć, co się stało. Kurwa, rozwiąż się mnie! O co chodzi? Zaraz, spokojnie. Szarpie się. Zabił kilka ludzi. Kto kogo dwoje? Zabił? Dwoje? No tak, chyba dwie osoby przy barze. Co wy gadacie w ogóle? Jakieś brednie. Co się patrzysz? Rozwiąż mnie! Nie. Sam cię wiązałem, to dlaczego cię rozwiązywał? Ty mnie rozwiązałeś? To w takim razie ma problemu. I tak staram się... Dobra. Uspokój się, zaraz wszystko wyjaśnimy. To wyjaśniaj, ale może kurwa mnie rozwiąż i ubierz mnie. Kompleksów się nabawicie. Wiecie co, to wy mu wyjaśnijcie, wyzyskaj, pójdę postawić klocka, dobra? Wszystko na nas. Słuchajcie, jest Karski, idzie gdzieś tam za kilka drzew. Kto go tam gdzieś zna? Paulus, chodź. Paulus, weź zerknij tego woźnicę, bo szczerze mówiąc to, jak on się zorientuje, o co chodzi, to może, wiesz. Weź tam na niego, nie? To zerkam okiem na woźnicę. Dobra, i z Karskim poszedł się załatwić. Gdzie są w ogóle jego ubrania? Maciej w środku. Ale to dlaczego on? Właśnie, dlaczego ja jestem związany? To jest dobre pytanie. Związany jesteś, bo jesteś... Czyżby on zrobiłem jakąś... No ledwo prawie. To, obyś nas pozabijał wszystkich. Kiedy bym was pozabijał? Co wy w ogóle bracicie za głupoty? Ty ugryzłeś go? Pamiętasz w tej poprzedniej karcie, w której walczyliśmy tak z dole z wilkołakami? No pamiętam, od jednego zadusiłem go i rękoma. Co ugryźcie? No to musiał ci chyba ugryźć. W dupę mnie ugryzł chyba. No to widocznie nie działało. W dupę tam nie zaglądałem. W każdym razie zmieniłeś się wczoraj wilkołaka. Tak. Pamiętasz tą kelnareczkę, co się tak podobała? To się jej flaki w pysku miał. Co ty gadasz? Jaki jeszcze miałeś pysk? To się mu rozszarpał na kawałki razem z Himmlerem. Też się zmienił. Dobra, skończcie sobie robić żarty, rozwiążcie mnie. Może za dużo wczoraj wypiłem, ale nie na tyle, żeby tutaj w jakieś takie rzeczy mnie wplątywać. No już, Gwizdawek, wystarczy, rozwiąż. A widzisz, żeby ktoś się śmiał? To nie jest żart, to naprawdę. Tak, to nie jest żart. Ledwo z życiem musieliśmy. Wy zawsze ledwo z życiem uchodzicie, to nic nowego dla was. Gdyby nie mój heroiczny skok z Żyrandola na ciebie, to by wszyscy zginęli. Zapewne. Masz szczęście, że nie musieliśmy cię zabić. Już było blisko. To już jest przegięcie. Rozwiązujcie mnie w tym momencie. Ale jak to co? Jak wy sobie wyobrażacie to dalej? Kurwa. Właśnie, czarodzieju. No co ja mam wam powiedzieć? To nie wiem, może wiesz coś więcej na temat tego, co mu się stało. Karol, się też możesz sobie rzucić na naukę magii. No. Tam ci jakoś się zmieniali. Tak, jeśli to można na wiedzę imperium, możesz rzucić.
No, coś takiego na pewno posiadam. Masz, tylko ty masz. 0,5. No, ja nie. Nie wyszło? Nie wyszło. Jakbym wiedział o takich rzeczach, to znaczy, że byłbym heretykiem. Wiesz co? Ja muszę uważać, co teraz lewemu przekazać. To może być mutacja. Wiesz tylko tak, no wiesz, że jest taki tajemny kult w Midenheimie, że ludzie zmieniają się w wilki, albo właśnie w takie postacie. Ale co więcej, no chyba, że masz ze swojej własnej wiedzy coś wyłaśnić tutaj. Są dwie opcje. Pierwsza, rozwiąż się. Albo to jest mutacja, bo w mojej linii pracy się spotkałem czasami, jak coś wykopywałem, że tam w nocy coś wyło i latały jakieś wilkołaki. Albo jest podobno w Midenheimie jakiś dziwny kult taki. Co ty nie... Tam to się nie dziwię. Przesadzasz. Może skaweny tam jeszcze są twoje znajome? No są, to już widzieliśmy przecież. Znajome? Ja nie mam żadnych znajomych skawenów. Nie? Cały czas powtarzam, to jest jakiś mój dziwny brat bliźniak. Dobrze, ale... Jestem... Co się mnie czepiacie? To nie jest wilkołakiem rozsarpał człowieka. No. Niestety. Ja wilkołakiem. A to mu przejdzie? Nie przejdzie mu. Znaczy chyba się będzie zmieniał to jakiś czas, ale nie wiem, może jest w stanie nad tym zapanować. Nie. Rozwiąż mnie. Jesteś niebezpieczny. No rozwiąż mnie. Nie. To ciebie nie pobije, jak nie rozwiążecie, a ich pobije. W teorii jest w stanie nad tym zapanować. Tylko pytanie, czy będzie w stanie nad tym zapanować i czy się nauczy tego. No, jak się nie nauczy, to koleś zabije. Gorzej jak nas. No właśnie. Was nie zabiję, mój pieniądze. Znaczy, w dzień się na pewno nie zmieni. Ewentualnie w nocy trzeba jakoś związywać albo gdzieś zamykać w pokoju. Machnąłbym ręką, jakby nie miał związanej. Tylko w noc? Tylko w noc. Znaczy, może możliwe, że w dzień na swoje życzenie się potrafi zmienić, nie wiem. W każdym razie tak... Tak nie wiem, jak po prostu zaczął patyć. Chce mi się szczać. No i tak jesteś goły. Nogę możesz podnieść. Nie jest związana. Ostatnią naszą, moją propozycję już cofam. Ciebie też pobiję. Więc w teorii możemy chyba go rozwiązać, a co będzie później, to nie gwarantuje. Ja bym go nie rozwiązywał. Przynajmniej na razie. Jak go rozwiążemy, to go nie zwiążemy potem na noc. Ale zgodzisz się związać na noc? Nie. Nie rozwiązujemy go. Za to jak się sam rozwiążę, to was zwiążę trzech tą liną i zostawię tej w lesie. Nie ma tyle liny, żeby nas trzech związać. Za szyję powiążę. I powieszę nie na drzewie, ma tyle liny, żeby go samego związać, to dopiero nas. Ja nie widzę. Rozwiązujcie mnie, kurwa, ja nie w tym momencie, że szansy skończymy! Nie widzisz dobrego rozwiązania? Nie. To nie jest śmieszne, naprawdę. Zamieniłeś się w hybrydę i zabiłeś ludzi i chciałeś nas zabić. Co ty za brednie mówisz w ogóle? Walczyłem z tobą. I żyjesz? Tak. To nie ze mną musiałeś walczyć w takim razie. Musieliśmy uciekać z kadrzmy. Dokładnie. Dobrze, w ogóle nam się udało z miasta uciec. Brednie. On nie jest przypadkiem we krwi? Jest, oczywiście, że jest. Spójrz na siebie. No co? Jesteś cały we flakach i krwi. Co, żeśmy cię oblali tym? Zresztą jak nie widzisz nam, to Skarski zaraz przyjdzie tam do ci powie, on by cię nie okłamał. Akurat po ostatniej... Jak krasnolud. Po ostatniej rozmowie z krasnoludzicą, on jest ostatnią osobą, której wierzę. Tyle wam mogę powiedzieć na razie. Co, okłamała cię krasnoludzica? Nie była dziewicą. Skarski cię ubiegł. Nie była kobietą. Tak, jestem związany. Dobra, musicie... Ważniejsze rzeczy są na głowie teraz. Ważną rzeczą jest to, że trzeba na niego uważać w każdym momencie, bo dowiedziałem się... Troszkę więcej o tym szczególe, który ty nam przedstawiłeś. Ale wam nie powiem, bo jestem związany. Już nie ma związania. Nie przysięgą, tylko tymi linami. Naprawdę, no... Uwierz. I co? I chcesz mnie wieczorem znowu związać? Tak. Liną? Tak. A dlaczego? Najlepiej łańcuchem. Bo lina może nie wytrzymać. Bo się może zmienić w nocy w wilkołaka tak, i znowu wszystkich rozszarpiesz. Nie jesteśmy specjalistami, no nie wiemy kiedy się w ogóle cud, że mnie nie rozszarpałeś w nocy, bo w pokoju byliśmy razem. Ja w ogóle bałem się, że nie, w ogóle nie było się nie zmienisz. W pokoju, do szczęścia. Nie, a nie wyrzucił cię przypadkiem przez drzwi? A, rację, wyrzuciłem. Wylądowałeś na żelandowa. Wyrzuciłem cię przez drzwi! Widać, się zasłużyłeś. Gdyby Zerandol mnie nie złapał, to bym spadł. Dobra, jakiś brednie, rozwiązuj mnie. Ale zgodzisz się związać później.
Zastanowię się, na razie mi rozumiesz. Nie, nie, musisz dać słowo. Nie, ja inaczej tak będziesz tak z nami do samego Aldorfu. Tak nie rzucam na wiatr. Dobra, a to nie jest. Poczekam na Skarskina. Może on tutaj ma trochę więcej rozumu od was. Możesz mi jeszcze raz to powiedzieć? Zamieniłeś się w małego, obślizgłego, włochatego wilkołaka. No nie, czy takiego taki małego. Zasadzie byłeś wyższy niż teraz. No. I rzuciłeś się na kobietę i ją rozszarpałeś. I zjadłeś. Czy wy mi byście uwierzyli w to, jak ja bym komuś z was powiedział, że wam się to przydarzyło? To spójrz, jesteś cały w flakach. Nie pierwszy raz jestem we krwi, nie ostatni. Nie pamiętam dlaczego. Ziołek, nie mówię, to no właśnie niezłe widowisko. Właśnie dlatego nie pamiętam, żeby się zmieniłeś w wilkołaka. Pseni ziołki są czyste. My nie mamy takich problemów. I dlatego musieliśmy w nocy uciekać z karczmy. Zobacz, świta dopiero, a... Nie wiadomo, czy nas gonić. Jesteśmy tak. na drodze. Myśmy woleli się dużo bardziej przespać. Słuchaj, no to nie jest głupi żart. To mówisz, że związać mnie na wieczór znowu, tak? No jak tylko słońce zacznie zachodzić. No bo nie wiadomo, to chyba że ma wspólnego z księżycem, nie? Mhm. Aż się i nauczysz na tym panować. No dobra, powiedzmy, że się zgodzę dzisiaj na to. Dobrze. A ja sobie w głowie wszystko poukładam tutaj. Po swojemu. Rozwiązać go. Dobrze, rozumiem. Dobra, dał słowo, no zgodził się. Ja się odsuwam do Paulusa. Ale nie walczysz mnie teraz. Wiedziałem. Wiesz co, luzuję trochę i odchodzę i tak. Możesz się teraz wyszarpać. Wyszarpuję się. Ty do niego podchodzisz, rozwiązujesz, luzujesz mu to nieco. Kiedy słyszycie? I widzicie, od strony północnej nadjeżdża dwóch strażników dróg. Jeden z nich okrąża wóz od przodu i zatrzymuje się przy woźnicy, a drugi kusem podjeżdża do was. Ubiję się tak na głowie przy strażniku. Gdzie mam ubranie, widzicie, że, jest w wozie. Widzicie, że oczywiście siedzi konno, trzyma lejce lewą ręką, a prawą ręką odchyla sobie płaszcz, na którym ma zapasem ma pistolet. Dzień dobry. Dzień dobry. Ładny poranek widzę. A właśnie miałem to samo powiedzieć. Czesny. To niech panowie teraz rzucą broń. I mogą od razu się powoli związywać tamtą liną. O nie! Ja już się nie związuję. Ale... prawa Midenlandu. Wiesz, mają takie same, mundury jak Kurt. Dobra, to podchodzę tam. Są panowie podejrzani o morderstwo. Stój! Ale o co panu chodzi? Jakiś problem? Trzyma tak pistolet. Jeden zamienił kilka słów z woźnicą i zaczyna podjeżdżać też, ale tak dalej od tego, który rozmawia z wami, woźnicy, i tak staje trochę z boku. No jakiś problem? Bo takie podejrzenia, to ja też mogę powiedzieć, że jest pan podejrzany o... Tak, ale my tu jesteśmy przedstawicielami prawa. Jesteście podejrzani o morderstwo, podwójne morderstwo w karczmie Pierwszy Wilk. Właśnie uciekamy stamtąd. Domyśliliśmy wie pan, co się tam stało? Wiem, dokładnie co się nie, stało. Nie wie pan. Coś tam wpadło, zaczął wszystkich mordować. Zaczęliśmy uciekać stamtąd. Dlaczego jesteście stali we krwi? Się obrudziłem. Bo prawie go rozszarpali. On wpadł w taki szał, bo on jest nerwowy. Musieliśmy go związać. Wie pan, zna pan krasnoludy, to już takie są. Dobrze. Związcie go jeszcze raz. Panie, weź pan spierdala, ja się nie dam znowu związać. Kurek? Dobra. Ja podchodzę. Gdzie? Do niego podchodzę. Mm-hmm. Zaczynam go tam niby z tyłu wiązać, a jednocześnie wkładam mu sztylet w rękę. Dobra. I tam niby go tam związuję mocniej. Mhm. Mm-hmm. Pamiętaj, że tylko moneta mocno potrafi się odwrócić. No to tam zaciskam niby mocno, żeby widział, nie? Mhm. Dobra. Ja zwierzę ciebie. Nie mam w zasadzie broni w ręku, więc... Nie mam rąk, to gdzie mam wyrzucić? Klocka mogę wyrzucić z dupy, co najwyżej. Przy tym. Toporek. Się nie postrzel pan. Nie bój się. Żeby mi tego ręka nie zadrżała, żebym ciebie nie postrzelił. Miecz. Powoli odkładam na ziemię na rękę. Złożę na was doniesienie. Sztylet. Nękacie ludzi.
I nie ludzi! Nie masz sztyletu. Przydałeś się mu. No wiem, no. Sztylet. No to odpinam pas niby cały z pochwą. Ja też odpinam pas. Na ziemię. Możesz coś zrobić? A szybko? No to teraz, panowie, do wozu. Ale panie władze, jak to? No tak próbuję podejść do niego powoli, mówiąc. Tak, ale jak to? No, myśmy nic nie zrobili. Uciekamy tylko przed wilkołakami jakimiś. I nadgarstek razem z pistoletem nagle odpada i błysk runy tylko widzieliście. Przylatywał i ostrze toporka odbiło światło poranka. Słuchajcie, jucha sika mu z jego kikutu, aż mężczyzna uchyla, przekręca się na bok w siodle. Widzicie Skarskina biegnącego z lasu i już wyciąga topór. Podniósł portki? Nie bój się. Strzał idzie nagle od tego drugiego strażnika dróg. I teraz zobaczymy, w którego z was. Kozioł. Ja się domyślam, w którego. Wydaje się najmniej groźny tutaj w tej sytuacji, ale to może być tylko takie, wiesz, mylne złudzenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dokładnie. Goły związany z największym zagrożeniem. Dokładnie. Okaże się, że tak. 8. Tak. O, może, nie smuduje. Może lina zatrzyma, albo się prześliźnie. Słuchajcie, na chwilę. I drugi strzela tuż w pień obok ciebie. Tylko drzazgie poleciały i na szczęście ciebie nie trafi, jakby co masz sztylet w ręku. Słuchajcie, no. I to było, że tak powiem, takie ich zaskoczenie i teraz robimy sobie... A dostałem coś? Normalno... jakieś obrażenia? Nie, nie trafi. Nie, bo nie trafi, trafi, nie trafi w pień obok ciebie. Okay. Robimy sobie teraz inicjatywę. Było duże zaskoczenie, że mu ręka odpadła. Ha. Kto ma najwięcej? 41. 50. 53. O kurde. Rozwinąłeś sobie. No. O kurde. Czyli no, Paulus, ty. Potem Gwizdawek, tak, potem? Potem ja. Ile masz? 41. Dobra, Giselbrecht. Ile 34. Ma? Plus to, że jestem związany. Przed tobą jest Skarskin i potem są strażnicy. Paulus, co robisz? Dobra. Pod tobą leży twój pas. Do tego strażnika masz tak akuratną odległość szarży, jakby co. No to chciałbym wyciągnąć moje oręża oba. Dobra, czyli jedną akcją łapiesz, wyciągasz miecz, drugą akcją, chyba że masz szybkie wyciągnięcie. Chyba nie ma. Drugi miecz, bo mam ten elficki. A, dobra. Wyciągasz tak. Dwa miecze. I już chyba. Gwizdawek. No to ja wyciągam procę. Zagaci kijek. Zagacę normalnie mam. Jedną akcją. I kładę już kamyczek, żeby zacząć ładować. Dobrze. Giselbrecht. Wiesz co? Ja podchodzę szybko do tego, do którego podchodziłem, tego bez dłoni. Tak. I spróbuję rzucić już pienie. Dobra, okej, okay, dobra. Czyli jedną akcją podchodzisz i drugą już bez splatania. Tak. Wow, udało się. Wiesz co, to damy plus 20, czyli na normalną walkę wręcz, żeby bo on właściwie siedzi na koszulę. To bardzo dużo walki wręcz. Konie uśpi. I nie trafiłem go oczywiście. O, słuchaj, z jego konia się stanąć dęba, trafiłeś prosto w siodło i zmarnowało się. Skarskin szarżuje na tego samego, który jest przy tobie, szarżuje ze swoim toporem i 26, słuchajcie, robi lekki podskok i topór zagłębia się w bok strażnika dróg. Skarskin zadaje 8 punktów obrażeń. Dobra. Dobra. Trondri. Porządnie jestem związany? Porządnie, ale masz tyle w ręku. Masz tyle w ręku. Chyba świetnie. No to staram się rozwiązać. Się dawać. Dawaj. Słuchaj, to te zręczności na plus 10. Nie. Skarskie w dwóch paluszkach. Spadło. Czyja bolina? Jego chyba. Nie, moim jest Milcolcen związany. Chyba twoja bolina. Żeby nigdzie nie uciekł. Nie, ja nie miałem. To Skarskie bolina. Skarskie bolina. Twoja bolina. Dobra. I to była cała runda. Staje też. Cała runda. Pamiętaj, że jesteś bez broni. Przepraszam, mam sztylet. Trawa cię po jajach błyska, taka wyższa.
Spokojnie. Chyba się wystrzeliłem. Strażnik jeden, jak wystrzelił, zamienia swoją broń i szarżuje konno na... Się domyślam. Taka sama szansa. Na rozwiązanego Thronrina. Słuchaj, i przejeżdża konno i tnie swoim mieczem po tobie 15. Dobra, jak mają skinę, to chociaż zabójcę chcą zabić. Unikam. Możesz parować sztyletem. Nie sparowałem. Nie, nie, nie. Poczekaj. No na co mam czekać? Coś... Mam jeszcze koszulkę. Ma swoją ukrytą broń. Pamiętasz, masz na full żywotności. Tak, nie, nie masz na full. Mam na dwa. No to sobie żyje tego punktu. No. Możesz się zregenerował jako wilkołak. Znaczy tak chujowo rzucił. To on tak kurwa związał. Tak od niechcenia coś rzucił. Słowik, 5 punktów obrażeń. Więc chyba jeden punkcik tracisz, nie? Jeden. I co to było tak marudzić? Mieczem po gołym ciele dostaję. Lekkie draśnięcie. Przejechał kawałek dalej. Ma grasnoludzką skaczuje jak Legolacie. Jakbyś opóźnił akcję, wiesz, to by się udało. Paulus. Okej. Dobra, czy jest szansa, żebym tam się rozpędził, tam wybił z jakiegoś pnia, żeby zrzucić tego z konia? Tego przejeżdżającego? Tak, tego co jego ciął, no. To tak, jasne. To tak próbuję zrobić. Dobra. Paulus, bierzesz rozbieg i z jednego pnia wskakujesz, żeby rzucić się. Masz jeździectwo? Nie, mam powożenie. A szkoda, bo przydałoby się jeździectwo. Słuchaj, więc zrobimy to testem zręczności na minus 10, żebyś skoczył na siodło razem z nim, dobra? Dobra, mam wspinaczkę. Może tak zapytam tak, czy chcesz wskoczyć i się z nim szamotać w siodle, czy chcesz jego zrzucić? Chciałbym go zrzucić. Jego zrzucić tak. Tylko. Dobra, to będzie trochę, wiesz co? Mam wspinaczkę. Nie, to nawet nie musisz skakować na siodło. To nie będzie no test, nie, test, no tak test tylko na zewnątrz. To robimy w takim razie, jakbyś robił szarżę. Okej. Okay. Dobra, to będzie przystępny test na walkę wręcz, ale ty masz plus 10. On ma być za 60, więc plus przeciwstawne to jest walki wręcz. Kurwa, 61. O ile ci nie weszło, bo jemu o 30. Miałem plus 10 za szarżę i plus 10 za coś jeszcze, czy nie? Nie. Wiesz co, bo w takim razie, że jemu to 20. Ile masz walki wręcz? 40 plus 10 za szarżę 50 i 60. To udało. 61. Może być remis. To 20, to jest remis. To jeszcze raz, żeby był zwycięzca. 0,5. 41. Nie, słuchaj, nie udało ci. I nawet słuchaj, wystawiłeś się na jego atak, będzie miał plus 20 do ciebie. Ej, tak, zaatakuję jego. No to ja szczelam. W którego? Jeden jest przy Giselbrechcie, na niego zaszarżował też Skarskin. Nie ma dłoni. A z drugim szarpie się Paulus. No to ten co Paulus. Dobra. I uważam. Dobra decyzja. Dobra, czyli minus 20. Szarpie Paulusa. Mało szansy jest na to. No, ściapciu. No i zaczynam. Celowałeś? Nie. Nie celowałeś. I zaczynasz ładować. Tak. Przydałoby się błyskawicznym przeładowaniem. Stałoby się. Giselbrecht. Ja? No to spróbuję jeszcze raz przejść i uśpić go. Dobra. Okej, bez problemu z plotłem. Tak. Mam plus jeden. Oj, bardzo dobrze, że miałem plus jeden. I weszło. No ty musisz jeszcze go dotknąć, ale już odzyskał ten, więc służy go normalnie na minus 20 na walkę wręcz. Ale może masz plus 10 za to, że Skarski był z nim dać. Dobrze, dobra, niech będzie. O, ach, niestety, jakbym miał po prostu to tak. Dobrze. Ale nie. Wypróbowałeś, ale tak samo, no wiesz, podskakuje, nie możesz go dosięgnąć w porę, póki działa jeszcze zaklęcie. Skarski. Nie pierdziel się z nim! Ja atakuję go toporem. Ach! Nie trafił pierwszym atakiem, ale drugim robi to samo i trafia go w jego nogę. Za 7 punktów obrażeń. No tak, te ciosy są z Karskina dość słabe, ale przynajmniej są. Jedyne. Thronri. Dobra, jestem goły w środku lasu ze sztyletem. I wokół tak. Się toczy tak. Bójka. Odjechał dosłownie tylko na kilka metrów odjechał ten strażnik. Który? Jest tyłem do ciebie, bo na niego Paulus podbiegł. Zdążę, dam radę na niego zaszarżować? Aha. Ze sztyletem? Aha. Dobra. I pies pięścią. I to robisz? No robię. Więc dawaj. Więc będzie plus 20 do walki wręcz. Stuwa. Tak. I właśnie wykorzystał punkt szczęścia swój. Dobrze, że masz sztylet. Coś tam sobie możesz obciąć teraz, się zastanawiam. Ptaka! Thronri? Będzie. Właśnie się obrzezałeś. Niestety, spotknąłeś się co nogą dajesz? Kretowisko. Mhm. Noga ci wpadła w małą norę. Przewracasz się, niestety, prosto na twoją broń. Więc rzucasz sobie na obrażenie. Dycha.
Nie, tylko 7. Tylko 7. Minus 2. Dodajesz siłę. A nie, przepraszam, to odejmuję od sztyletu. Tak, 11, odejmuj 3. Na 8. Na 8, na 4, to na minus 4 w takim razie. Nie, jesteś na minus 3. Już tyle lat gramy, nie? Dlaczego na minus 3 jestem? Dlatego, że miałeś 1 punkt żywotności. Miałem 1. 8. Na 8. A, dobrze, przepraszam, tak, źle kończyłem. A, Trondryk. Trondryk. Też tyle dołołem. A, bo ty jest krzywdę, tak? Krzywdę zrobił. Tak. By został związany, by sobie nic nie zrobił przynajmniej. Obecnie sobie rękę zaraz się okaże. Nie, na klatę. A, Trondryk rzucasz sobie na krytyk. Sam sobie. O. Sam sobie, tak. Mniej tym lepiej. Teraz bardzo dobrze, 17. O, kurde. Fuck. To chyba niedobrze. Chyba mamy problem z głową. Niedobrze chyba. Nie. Nie mniej, tym gorzej. Jeżeli to był na minus 3, tak? To, no, na minus to 3. Tyle razy 10 mniej więcej ma szans na zginięcie. Słuchajcie, Trondy się przewrócił i jedyne co widzicie, że leży, upadł na brzuch. Nie widzicie sztyletu? Upadł. I leży. Jak Joker sztuczkę zrobił. Tada! Oj, Trondy. No, to już zbieramy się. Chciałbym tego zauważyć, jak to mnie leczy w tej drużynie. Skarskin jeszcze jest. Skarskin jeszcze jest, racja, on już umie leczyć. Ma dobre zioła na taką okazję. Możemy zbierać, już wcześniej będziemy w domu. Tak. Mało będę wcześniej w domu. Jeżeli padniesz, zostaniesz niepokonany. Atakuje ciebie mieczem. Jeden ze strażników z góry miał plus 20, ale mimo to nie trafił, uchyliłeś się. I drugi, Karol, stoi przy tobie. Słuchaj, spina konia i będzie uciekał. Masz darmowy atak, jeśli chcesz. Mam pięści. Mam pięści. Masz kij. A, kij mam. No w sumie nie odebrał kija starszowi. Masz magię, zawsze musisz czar rzucić. Nie. Atak. No dobra, spróbuję go kijem w takim razie. A, mój super atak kijem. Trafiłem, 15. Chwilcie, dawaj obrażenia. Minus 2, tak? Tak, minus 2. Tak. 9. No kurde, to za 10 punktów. 15. O kurcze. Albo w Sagan. Nie, to jest 15 to. Nie, jest 51. To w lewą rękę. Może go zrzuciłem czy coś. A żebyś wiedział, rzuć sobie na krytyk. Ty morderco. O, 89. Jeszcze go nie zabił. Jeszcze nie morderca. 89 rzuciłem. To może jeszcze nie morderca. Upadek z konia go zabije. Tak, nie upadek, mój cios. Upadek nie z konia cios. Go zabije, no. Tego idzie w nas niebezpieczne. Słuchaj, znaczy, zanim Skarskin jeszcze zamachnął się swoim toporem, tak żeś rąbnął kijem, że strażnik odjeżdżał. Słuchaj, spadł z konia, sunął się i głową o pień. Słuchaj, tylko po chwili krew tylko spłynęła i jego ciało takie w drawki wszedł. No! To nie moja wina. To on spadł. Jeden ze strażników atakował ciebie. Paulus. Odwdzięczam się atakiem w takim razie. Celuję, atakuję. To dawaj. Tak, prosto w Paulus. Trafiłem, bo mam miecz plus 5. 51? Tak. Czyli prosto w głowę. Tak, prosto w głowę. Jesteś wysoki człowiek chyba. Prosto w Paulus. Wow. Na 12. Na 11, przepraszam. Na 11. Bardzo mocny się zgłębił. Nie miał pancerza. Bardzo mocny cios, a już krew mu się pojawiła na twarzy. Zalała mu oczy. I teraz Giselbrecht. Jeszcze ten drugi został. No. I co? Jaki Giselbrecht? To nie moja wina. Gizel. A jeszcze Gwizdawek, to też na G. O, dobrze, może Gwizdawek go zabije. No. Ja nie będę musiał nic robić. Ładujesz do końca? Znaczy tak, ładuję do końca i tak... Ciu. Dawaj, uważam, minus 20 będzie, nie? Tak. Dwucyfrowe, to wiesz. Nie wiem, dwóch mi zabrakło. No, kulki nie dają mi plus 5. Co daje? Nie dają. Jak są związane sznurkiem. Giselbrecht właśnie teraz. To. No, to magiczne, bo ty walczysz z nim, tak? Tak. No to nawet to magiczne, że to splotę. Dobra. Splotłem, nie? Morderca! No, udało się. I magiczny pocisk leci trafia strażnika. Się nie uda. Oj. Na 8. Na 8. Śmierć to tylko początek drogi. Mogło być właśnie. Drogi. Wysyłasz go w inną podróż. A krytyk rzucasz. Drugi krytyk. Zaraz go też zmienię. O kurwa, dycha.
Ty trafiłeś? Trafiłeś go w głowę i nie spodziewałeś się, że po tym ciosie jego głowa eksploduje magiczną energią. Ten miecz elfów jest rzeczywiście niesamowity. Słuchaj, i tylko koń odbiega kawałek i to ciało to tak bez głowy spada na ziemię. Żygam. Słuchajcie, wiecie co się stało? Dwóch strażników, dróg nie żyje. Hola, hola, ty gdzie? I widzicie, tylko wóźnie tak wykręca wóz w stronę północną, w stronę Minenheimu. Nie, to biegnie. Gdzie, gdzie? I Skarskin wyciąga tylko rękę, wraca mu toporek. Ja do woźnicy biegnę. Zajmijcie się krasnoludem! Zatrzymaj go! I biegnie Skarskin do ciebie. Ja też podbiegam do niego. Mhm. No. Nic nie widziałem, nic nie widziałem! To się cieszę, ale nie odjeżdżaj nigdy. On tak jak wycofuje powoli, zawraca to tym... Skakuje do niego. No, no. Puść mnie, panie, żywcem! Nic nie zrobiłem! Nie ma problemu, możesz iść. Zeskoczył i pobiegł na północ. Gdzie? Puszczasz go! No co będę niewinnego człowieka zabijał? Toporek. Wyda nas! No dawaj! Masz garłacz! Ty wskazki da. Tak, nie mówić jak ma żyć. I strzelasz. Może dobrze, że ja ginę, bo ta drużyna schodzi na psy po prostu. I słuchajcie, i woźnica pada na drodze. Skarski, on zwraca ciebie. Ty wiesz taki... O. No pomóż mu! Dobra, Skarski bierze, wiesz... Próbuje sobie zatamować, wyrwał sobie kawałek rękawa. Trzymaj tu! Pierwszy kastorut, który zginie od kretowiska. A ty, Haniu, Sasiusiak! Ratujesz. Co robisz? Z powrotem zawracam powóz. Dobra. Przywiązuję konie gdzieś, żeby nie odjechały razem z tym powozem. I zaciągam wszystkie ciała, gdzieś jakiś rów jeden, żeby nie było za dużo śladów. I je przeszukuję oczywiście. Zakopię, żebyś mógł im coś ukraść. No, zgrzebać. Zrobił co mógł. Aha. Jaś, tak? Starał się, wziął flaszkę. Nawet związał mi ręce. Jego rany. Daldorfu, wytrzymasz? Opatrzył go. Dobra, pomóż mi go teraz. Niosą go. Chodź, bo się złapie wilka na tej ziemi. A tak... Będzie dobrze, kolego. Nieprzytomny. Pomóż! Paulus! Już, zaraz, zajęty jestem. No, dokładnie. Zanieśli Troniego. Tron jest na razie nieprzytomny. Głębiej te ciała. Zaraz wykopię łopatą już jakiś grób, żeby nie było. No. No. Ten, co rękę stracił, tak. To stracił też pistolet. No tak, oczywiście. No to stracił ten pistolet. A jego pistolet na ziemi leży. Właściwie Paulus właściwie tam. Ale on ciała przeszukiwał, a nie... On nie walczył w tym samym miejscu. Dobrze. Ręka spadła z pistoletem na ziemię. W porządku. A co z dłonią? Po co mi dłoń? To jego broszka. Dobrze, tak sobie pistolet jest naładowany. Skąd mam wiedzieć? Nie załatwię. Wóz pełen ciał przywiedział. I garłacz? Dwa garłacze? Dwa pistolety? Jeden garłacz. A drugi nie? Jeden był garłacz na wozie. Ten, który siedział obok, miał garłacz. Dobra, Gieselbrecht siedzi, widzicie, jest załamany. Załamany, przepraszam. Siedzi na... Ty jesteś dziurawy, nie załamany. Skarżnie pomaga ci z tymi ciałami. Przeszukałeś ich. Dużo nie zarabiają strażnicy dróg. Szkoda, że on nie znalazł pieniędzy. Ale złapać. Ci akurat dobrze. Ale na pewno mają fondy. Dobrze. Mieli jakąś zbroję? Pistolet na pewno. Dwa pistolety są dużo warte. Rozbieraj go. Rozbieram. Ja rozbiorę tego. Te mundury mogą nam się przydać. Właśnie miałem to samo powiedzieć. Tak, na pewno. Mądrzy myślą podobnie. Strzegacie z nich mundury, zebracie ich miecze, jeden pistolet,
ładunki prochu, kule, sztylety. To zapisuj. Konie z Karskin odprowadził gdzieś głębiej w las i puścił. Pewnie znakowane są. Mm. No właśnie, więc nie ma sensu. Ty masz pistolet. Tylko, że bez kolejnych ładunków. Tak. Dobrze. Jaki on jest rozszerzony? To chyba na minus 20 jest. Albo na połowę. No. Spokojnie. Miecze? Nic się nie stało. No, zawsze są coś warte. Nasz powóz można wrzucić. Wziął ciało woźnicy. Ja biorę łopatę. Zakopiemy je. Będzie trudniej znaleźć. Dobra. Dodatek od woźnicy. O, od woźnicy. Dobrze. Wziąłeś pistolet. Pomogłeś trochę im. Wracasz do powozu. Nie. Ogarnąłeś się. Wracasz do powozu. Wziąłeś te miecze. Ja bym ich nie brał. Znakowane? Myślisz, że mogą być poznać? Ale może być to zbyt ryzykowne. Wywal je. Nie potrzebujemy teraz aż tyle pieniędzy. No to razem z tymi ciałami tam gdzieś. No. Dobra. Co wziąłeś jeszcze raz? Mundury, pistolet. Jeżeli sztylety nie są znakowane, to sztylety. No. Amunicja, proch. No nie wiem, co mogli jeszcze mieć. Jakieś mapy? To wszystko. Nie, raczej nie. No. Rodziny mieli pewnie. Rodziny. Przepraszam, to mówi ktoś, kto wysadził głowę jednemu i roztrzaskał drugą okładę. Ten drugi spadł. Tak. To, ten drugi to był wypadek. Powiesz coś tylko rodzinie. A tobie ratowałem życie. On chciał cię zabić. Podziękuj ładnie, mordercy. Właśnie, dziękuję. Dobra, to nieważne teraz. No wiem, żartuję przecież. Ważniejsza jest misja, to to, co mamy zrobić do Aldorfu. Dobrze zrobiłeś, chłopcze. Twój pierwszy, to musisz się napić. Czy ja wiem, czy tak dobrze? To niedobrze w sumie. Aby to było inaczej załatwić. Piję. Starskin! Nie było wyboru. Może byś rzucił okiem na moje rany, bo tam byłem poszarpany trochę przez wilkołaka. A żebyś się nie zaraził. Co byłeś? 12. A ile miałeś godności? 4. Według mojej rozpiski. Paulus miał 4, tak, rzeczywiście. I Paulus 9 punktów. Masz 13. Ile masz maksimum? 13. No to masz 13. Jest brekcie, to jest. Życie jest ulotne. A co z Tronnim, powiedz? Będzie żył. Trochę pośpi. Jakbym wiedział, to bym nie dawał tego sztyletu. Zabieram ten sztylet, bo to mój przecież. Taki... Tak, dobra, jak w nim jest jeszcze sztylet, zabieram ten sztylet. Myślałem, że kresztą wylew mi się potrafią z orężem obchodzić. Tragedia. Powozisz, siadam obok i jedziemy. Trochę tam się przemywam się może z krwi, ewentualnie z mózgu tego eksplodowanego, czy tam tego typu mundury gdzieś mamy na powozie schowane, ewentualnie tak. Się ubraliśmy. Nie. Jeszcze nie. No. Jakby co, jesteś woźnicą. Wiesz nas do Debes. Z jakiej kompanii? O Jezu, Kamienna Wieża? To ty pamiętaj. Kamienna Wieża. Słuchajcie, i ruszyliście. Zapamiętam. Około południa obudził się Tronri. Jest z wami dwoma. Wiadomo. Wy dwóch jesteście z Tronrim. Tronri się budzi z okrotnym bólem. Znowu związany. Patrzę. Nie związany, bo ten lina poszła. Jest, rozciął się sam, nie jest związany. Ale na dolnego. A, związany, ale bandażami. Nic nie ruszaj się. Patrzę się po prostu na ten sufit. Nie ruszaj się. Żyje? No żyje. Ale co to za życie? Prawie zginąłeś z ręki wielkiego wojownika. Nie ruszaj się. Prawie poległeś i pokonany. Mówisz o mnie samym, tak? No tak. Może być tylko bym jeden. Wiedział, bym ci tego sztyletu nie dawał. Może być tylko jeden. Byś wiedział, żebyś mnie kurwa nie związywał. To po to ci dałem, żebyś się rozciął, nie sobie flaki rozpruł. Czy może zaraz dojść do prucia flaków, jak tak dalej będziesz gadał?
I to nie moich koniecznie. Już tak. Dzisiaj widziałem dużo flaków. Głodny jestem. Dobra, cicho, cicho, nie mów. Wstydu się na jest. Mamy jakieś... Oszczędzaj siły. Ja bym trochę ich wziął sobie nabrał, coś jedząc. Mam jakieś jedzenie? Wodę mamy. Zaraz ci coś ten znajdę. Czy ty prowadzisz? Ale chyba jakiś otwarty powóz, czy nie? Nie, no słuchajcie. Prowadzisz to nie pij. To nie wóz na kartofle. To jest zamknięty powóz, więc się zamknij prowadź. Piszą, że po, kanapki muszę gadać. Po tylu walkach ze zwierzoludźmi i wielkołakami pokonał cię kret. No, krasnolud go pokonał. Prawie go położył trupem. Trupem to on leżał. On nie jest... Co tu się dzieje w ogóle? Musimy... A, ciebie, ty powozisz. Nie wiem, powozi. Musimy tak. Się zatrzymać w Telpet. Trzeba nam podwyżkę dać. Tego nie było w umowie. O, zamkowa skała, dziękuję. Zamkowa skała. Już zapisałem kamienna góra, nie kamienna wiele zapisałem. Zamkowa skała. Kamienna góra w ogóle się zapisał, tak? No co, bo jak góra to musi być z kamienia. Z czego ma być? Z piasku? Z ciastek. Ty tylko o jedzeniu ciągle. Ciastek. No to gdzie? To gdzie ci bęben tak wywaliło? W Delbec musimy się zatrzymać. No właśnie nie wiem teraz, czy powinniśmy się zatrzymać tam i prześpiewać. Ja, musimy... I śpiewać ich nie będzie. Musimy odpocząć, musimy tam dojechać jak najszybciej, przespać i jak najwcześniej rano wyjechać. Ciekawe, co Kurtowi powiesz. Jak najszybciej. To mogliby być jego koledzy. Nic nie powiem. Może któremuś dziecko do chrztu podobał. Powiedz tego rodzinie. Dalsze pomysły? Trzeba na pewno mnie się rzucać teraz w oczy. Znaczy, niech krasnolud ci ubierze w końcu. Właśnie ubierze. Na razie niech on poleży sobie. Ale mu worek zwisza. Trzeba dojechać do Delpec, przespać się i z samego rana ruszyć. Jak najszybciej dojechać do Adolf. Nie będziemy tam nocować. To jest zły pomysł. Trzeba tam podjechać, uzupełnić zapasy, dowiedzieć się, gdzie jest następna jakaś karczma oposu i tam. I co, i konie nam padną po drodze. Nie możemy się rzucać w oczy, ale też nie możemy pośmiesznie działać. Nasi konie też muszą odpocząć. Prowadzisz wóz! Krzyczę, bo tam okienko tak jest, można otworzyć i mówić. Zamykam okienko, nie chcemy rozmawiać z szoferem. Konie też muszą odpocząć. Czy konie mnie słyszą? Bo daleko nie zajedziemy wtedy. No to, ale nie chodzi w samym Delwet, żeby tak długo nie siedzieć, no. Chociaż no, to jest duże miasto, pod latarią najciemniej. Dojedziemy i zobaczymy. Teoretycznie, no niby tam w karczmie wszyscy wiedzą, jak wyglądamy, ale wysłali dwóch strażników dróg, a będą podejrzliwi co do nich dopiero, nie wiem, może wieczorem, albo jutro dopiero. Że powinni już byli wrócić, a nie wrócili. Więc najprawdopodobniej i tak przed jutro, przed świtem nikt nie dotrze z wiadomością do tego. No zobaczymy, no. No, przywołujesz szurałaka. Ale prosto, uzupełnijcie zapasy. Ja pójdę się dowiem, gdzie jest Kurt w tym czasie. Bo trzeba to szybko pozałatwiać wszystko. Wykupicie jakieś, nie wiem, jedzenie, coś. Ja myślę, że... Wy to konie opożyliście w ogóle. Jest i traktowany jako lekko ranny. A on będzie odpoczywał. Myślę, że nie powinniśmy się szukać Kurta. Nie, no ja muszę sprawdzić, wiesz, no... Tylko kłopotów mu narobisz, jak będziesz go szukał. Nie, no kłopotów mu nie narobię, przecież nikt tam nie wie, kim jesteśmy. No ale się dowie potem. Ci co zabili tych strażników dróg, to są twoi koledzy? Powinien kluczyk dostać. Nie będą wiedzieć, że to ja. Za co? Za punkt, że szczęście. To nie był punkt szczęścia, to była koszulka. I za punkt szczęścia nie ma kluczyka. Ale za to masz sobie zrobić test na siłę woli, żeby punktu błędu dostać. O. Nie weszło. Proszę. Sobie trzy. Po tym wszystkim. Rozumiesz, że coś? Tak, ale mogą być później, a może być i teraz. Wiesz co, może bez tego ostatniego? Okej, okay, dobra. No, ale dobra, pierwsze dobre. Oj, szanowna drużyno. Jechaliście potem przez następny dzień. Posiłki, tylko kupiliście coś w karczmach, żeby tylko móc jechać dalej.
Oszczędzaliście konie ile można było, aż w końcu wieczorem zatrzymaliście się w... Co, czyli jak w leśnej gdzieś ostoi. Czy jak z górki zjeżdżałeś, to na luz wrzucałeś, tak, konie oszczędzać. Oszczędzam konie. Takie podnosiło to. Wjechaliście głębiej w las, tam rozpaliliście ognisko i tam spędziliście noc. Tronry był związany. Tronry był związany. I tak w pięciu. I warty rozstawiamy oczywiście. Mhm. On się nie liczy. Ciało drugiego w łacińcy też powinniśmy zakopać. No właściwie tak. No. Jak się tyle wieziemy, to przynajmniej mi stolce ma z kim pogadać. Nie, lepiej ten, lepiej zakopuję. Zakopujemy. Tam jest drugie ciało, faktycznie. Zapomniałem. Też sobie przypomniałem. Dobrze, to... Zakopujemy. Tylko dobre ciało zakopcie. Ale można je sprzedać, panowie, no nie co? Nie, no. Takie, nieczęsto jesteśmy w takiej sytuacji i tak zakopujemy kogoś. Nie, on już jest stary. Gdzie teraz byś? Spójrz na niego, chudy. Jeszcze chwila i pół minę Hagmo nas będzie ścigać, a ty będziesz teraz sprzedawać ciało jakiegoś kogoś. Ty jest twarzą takiego łajdaka, uwierzą ci? No. No dlatego kupią. Nie o to chodzi. Jak będziesz się tłumaczył? Ciało woźnicy. Nie. Jedna połowa Minerheimu nas będzie szukać, a druga połowa myśli, że jesteś kultystą chaosu. Tak stawia nas to w niekomfortowej sytuacji faktycznie. Nie sprzedaj. Sprzedajemy. Zakupujemy. Kop lepiej grób. I tak się obawiłeś. Co ja? Przepraszam bardzo, jestem od wykopywania. Chcesz to kop? Daj łopat. Dawaj. Skarskim się. I tak musisz ten. Dziurę wykopać i tak musisz w robocie. Wyobraź sobie, że kogoś odkopujesz stamtąd. Jeśli ci to będzie łatwiej. Jestem od wykopywania, nie od zakopywania. Dzisiaj dwa ciała zakopywałem. No to wykopać masz, dziurę. Jestem ponad normę, dwa ciała w dzisiejszym dniu. Wyobraź sobie, tam jakieś... Można powiedzieć, że dwa ciała w plecy. Sobie. No, jestem dwa ciała w plecy. I sztylet w klatę. Jo. To po to sobie sztylet w klatę wbijałeś? Paulus, powiem ci, że... Bardziej to jest niebezpieczne niż wykopywanie tego wszystkiego. Zauważyłem. Człowiek sobie spokojnie żył, wykopał czasu do jakieś ciało. No. Przyjechał jakiś czarodziej. Jo. Śmierdzi. Tak coś czułem, żeby nie ufać temu bez nosa, no. Taki bez nosa zawsze zdradliwi. No to w ogóle jesteś już trochę za późno. Gorzej niż z rudymi podobno. Nie miałeś do tego nosa, no. Jaki nas zleceniodawca? Na to wygląda. Jeszcze przyjedź z jakimś krasnoludem. O. Koraton ze mną przy was. No. Jakoś nie widzę po twojej twarzy, żeby się dziwił. Cię uspokój, kop. Spędziliście noc w leśnych ostępach. Zakopaliście tego, Skarskin zakopał tego jednego woźnica. Rankiem zmienić opatrunek. Ja ewentualnie... Jeden punkt dostaniesz. Będzie dobrze. Tam gdzie zakopał jakieś drzewo blisko, to oznaczam, jakbym chciał kiedyś wrócić, żebym wiedział. Czy jest strzał na nie? Ale ty, ale trupy to się tutaj świeże. No ale może jutro czy kiedyś tam. tak, na pewno. Zapalam dzisiaj. W Waldorfie jest bardzo duży cmentarz. Czy ktoś był ranny jeszcze? Nie. Ja już nie. Karol, ty masz 11 życia? Oskarski, te twoje ziołotnie na nogi postawiły normalnie. Czekaj. Ja mam w ogóle napisałem, że mam jeden, tylko od czego ja mogłem aż tak dostać ostatnio? Ja mam zaraz 11. Od może od wilkołaka? Skreślone... Od wilkołaka? Kurde, nie wiem, co błędziło. Mam 11, skreślone na 8 i potem 1. Może, że i dwa ciosy dostał od kurde, może. Kogoś. Na to wygląda. No, może dostałem. No tak, no przecież cię, tak, go przecież cię trzymał i cię chlasnął. Tak, bo ja cię podnosiłem, bo wisiałeś z barierki, więc na pewno... No to właściwie to też by mi się przydało. Ej, Karol, spokojnie. Te dwa dni wystarczyły, żeby cię z powrotem doprowadzić. Skarskim cię, wiesz, doprowadził. To do cieszę się. Ła! Słuchajcie, i następny dzień podróży. Ja myślę, że 6 szylingów na takie proste pożywienie przez te dwa dni w karczmach to trzeba było zapłacić. No to weź. Sieć nie mam, no. Jak nie? Czy zbierałeś wspólne? Nic nie mieli? Przeszukiwałeś ich, musieli coś. Kurde, zapomniałem. Mieli. No. Ty byś zapomniał. To z twojej działki wezmę te 6 szylingów. Wiesz? Dorzuć jeszcze dwa ten. Szylingi to są te srebrne? Tak. Już tak nie udawaj, że nie wiesz. Panie, 4 mam tylko. Dawaj 6.
Daję koronę, to jest korona. I reszty nie trzeba. Spokojnie, Paulus by się nad drobnymi daj rozpakiwał. Ten. Daj te cztery, weź od kogoś jeszcze, bo nie mam tutaj tych. Tobie to lepiej pieniędzy nie dawać. No ja to chyba właśnie dawać, bo ja nie chcę wydawać. Tylko tobie okradają jakieś głupie te kurtyzany. No właśnie, zaraz ci ktoś okradnie znowu. No, dziękuję bardzo. O, nawet wszyscy takie niekrojone. I tyle spieję. Nieobrze polone. Bo ja nie przyjmuję takich, nie oddaję takich. Ty też masz sakiewkę przecież. Mam. I co z tego? Masz jakąś awersję do mojej sakiewki? Zany śpi. Dziękuję. Pięknie. Układy, układziki widzę. Zakład wygrałem. Mhm. Bo zakład karny nie było wygrasz. Ja tam ci Skarskim w sakiewkę nie zaglądam. Worek. Dalsza powiedz. Podróż. Minęło pół dnia, jest późne popołudnie. Skarski mówi. No, zatrzymaj się! Stój! Nie mów mi jak mam żyć. Stój! Zatrzymuję cię. Wjedź tu. Gdzie? Tu w las? Tak, dokładnie tu w las. Aż się boję. Wjeżdżaj. Wjeżdżam, no. Powoli. O, Skarski, o, jest, Skarski jest z nim, tam na tym? Tak. Jeżeli go tak, a właściwie co chciałeś tam powiedzieć? Może wam powiem, może wam nie powiem. Może nie dożyjesz. Focha na razie pójdzie. Na cały świat. Właśnie widzimy i widzowie też to widzą. Jak tak dalej pójdzie, to możesz nie dożyć. Jechaliście głęboko w las. Dobra, tu je zostawimy. Porzucamy wóz. Skarski nie schodzi. Wóz taki ładny? Tak, wóz taki ładny. Nie jesteś woźnicą, a bazen będą szukali tego wozu. Widzieli, jak uciekamy z nim z miasta. Jak w ogóle wyjeżdżamy z Mindenheimu? Rzucamy. Siatka, uwierzcie mi, wiem co mówię. No dobra. Siatka. Siadamy. No dobra. Rzuca wam mundury. Strażników dróg. A mieli jakiś pancerz? Mieli kurty skórzane. Ja? A ja? Właściwie tak. Zmień szaty. Nie ma za wielu dni ziołków. Stójcie! No dobrze, to zakładam w takim razie. W imieniu prawa rozbroić! Zakładam w takim razie. Nie jest zakrwawiona jakaś ten mundur? Co mi, kurwa, chyba że ja coś robisz, sobie no. Przypominam, poczekaj chwilę. Co sam żeś mi napisał swoją drogą? Nie jest jakiś zakrwawiony ten mundur? Za bardzo. Wiesz co, jednemu tylko eksplodowała głowa, więc ponad kołnierzykiem, o, a drugiemu dłoń, więc przed rękawem. Co? O, no dobra, no to mimo. Który bierzesz? A to nie, prosta to ten, sprawa. Który miałem, akurat dostałem, no, kto wie. A wszystko jedno. To prosta sprawa. Patrzę, rozmiarowo patrzę, który. Jak zakładajcie, to słuchajcie, weźcie do ziemi, natrzyjcie to miejsce z krwią ziemią i będzie brudny, a nie zakrwawiony. O! Znawca. No. I cię po głowie pogłaskał. Tak, to brudny ten. Wyrwij mu włosy, to na szczęście. Rękaw. Nie. Ja podchodzę. A bo z Kaskim traf właściwie jest tylko jeszcze ten, który rękę uciętą ma w bok. Rostem. Trudno. Trudno. No to zdarza się na szlaku, przecież walki są to normalne, że można mieć zakrwawiony mundur. Trzeba tylko ranę dorobić na miejscu tego. Jak coś to powiem, że stary. Z kaskiem odwiązuje konie, puszcza je luzem. A bierzemy wszystko. Nie zapomnijmy o mistrzu Tolcenie. Nie zapomnijmy. To jednak jest wystarczający problem. Co dzisiaj ciało? Bierze swoją różnicę. Dasz radę iść? Wstaje. Trzeba jak się czuje. To się ubierz w końcu może. Jestem ubrany, nie bardzo. Dobrze jest. Jest to ten sztylet musiał ci się wbić, który wiesz, trochę tłuszczu w bok. Bywało gorzej. Dał radę. Wyciągnął ci sztylet. Dziękuję. Biorę topór. Wycieram z jego krwi. A nie, on jego sztylet mu zabrał. A. Ze krzywdzenie zrobił. Oddaj mu sztylet. Przestań. Nie oddawaj mu sztylet. Potkniesz. Oddawaj mu sztylet. Biorę. Tak. Na własną odpowiedzialność bierzesz. No, to nie ma co tutaj. Jest tak. Jesteśmy krasnoludzką wyprawą. Niziołek jest naszym przewodnikiem. Nie dołączyłeś do nas. Niziołek jest naszym przewodnikiem. Jak ja. Wy nas eskortujecie do miasta.
Wierzą w takiego grubego strażnika? Muszą. Jeszcze pomyślę, że jakiś generał. Konie? Chcieliście stracić. To jest trochę głupie, że mają mundury strażnicze, a nie mają koni i mieczy. Miecze mamy, pistolety. Miecze mają. Pistolety mamy, ja mam swój. Wypożycz mu tylko, będzie musiał oddać. A to krzywdy nie zrób. Tylko uważaj. Wracacie na trakt. Nie odbezpieczyłem. I idziecie pieszo w kierunku Delbert. Skarskin wziął mistrza Tolzena na ramię. To najwięcej może unieść. A on? Właśnie? Co on? Nie on, mistrz. Co z nim? No to co z nim? Jak wytłumaczymy ciało mistrza Tolzena? Dywan nie se. No dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie odwijał tego dywana. Z lasu? Śmierdzący dywan. Kto będzie, że idziemy z lasu? Z drogi idziemy przecież. Dobra, to jest mój poległy przyjaciel. A jak się ostatnio... W dywan zawinięty? Jak się ostatnia wiocha nazywała? Ostatnia wiocha? No. Pamięta który? Malsztat. Jak? Malsztat było tam, gdzie była ta jadka. To, tam mi się wyrwał. To pamiętasz akurat z tamtego miasta. Malsztat. Dobra, ale to i tak możemy mówić zawsze, że z Malsztat. No, nie wiem. Może nie, bo że lepiej tego miasta nie tutaj... Nie mówmy tej nazwy. Przez las was może prowadziły. Może coś się rozniosło tam. W sensie możemy iść od strony Hochlandu. Hochland! Czemu? Czemu? A nie wiem. Tak jakoś. Ha! Głupi jesteś. Od Wolgen idziemy. Właściwie będziemy szli trochę od Middenheimu, ale jak wyjdziemy, może nikt nie zauważy. Idziemy od Wolgen. Dobra, ja zagadam jak coś. Słuchajcie, wychodzicie na tarak i idziecie już strażnikami pieszo w kierunku Delbert. Próbowałem, to stracił ktoś rękę. Będzie to było ważniejsze, nasza misja jest ważniejsza od tego, co sobie pomyśli jakichś dwóch strażników, dróg albo tępy woźnica. No jest, jest. Dobra, już nie ma co płakać nad rozlanym lekiem. No. No i bardzo dobrze, i temat zamknięty. Słuchajcie, idziecie do Delbert. od strony północnej. I właściwie już po godzinie widzicie, że pojawiają się mury miasta. Duże miasto, bardzo. Ogromna, może nie tak ogromna, ale już dachy budynków. Dym się unosi z kominów i widzicie, że jest całkiem niezły ruch też przy bramie. Bez żadnego jakby co pyskania, płacimy, jeśli chcą zapłacić za wstęp, podatki, wchodzimy. Jak ci imiona wymyślałem, że to te fałszywe? Jak chcecie. Nie no, ja będę dobra. Kurt. Nie bądź Kurt. To będzie za dużo zbyt okoliczności. Zwykłe imiona, będziemy ten. Jako, że nie możemy podróżować dalej traktem, nie będziemy tam na pewno szli pieszo do Altdorfu. Skontaktuję się z moim znajomym, który ma handluje najróżniejszymi rzeczami. Co chwilę barki wypuszcza w stronę Altdorfu. O, przemytnicy. Super, zajrzę z tobą, bo tu interesem. Dobra, nie czas na interesy. Ja jeszcze muszę iść w jedno miejsce, jeszcze muszę iść do innego inżyniera. Porozmawiam z nim, spróbuję nam załatwić transport, zmianę ubrań i czym prędzej wyruszymy tym razem rzeką. I dopłyniemy do Aldo. Dobra, może być. Słuchajcie, wchodzicie do miasta. Właściwie nie było najmniejszego problemu, nikt was nie wypytywał, tylko strażnicy wam... A, jest co? Ten twój kij dałeś jemu. Strażnik dróg z kijem? No nie, nie. Strażnik dróg z łopatą i kilofem? Na kij mu kij. To też na plecy, on nosi. No, na krasnolud, kilof, no. Łopata, idealne. Tyle sprzęty na kilka przygód mógł iść. Archetypowy trochę. Powiedziałbym rasistowski. Strasznie. Słuchajcie, wchodzicie i dobra, nie było problemu, kilku strażników wam kiwnęło tylko, więc odkiwnęliście. I wchodzicie, miasto jest dość gęste, budynki są dość blisko siebie, nachylające się nad główną drogą. Od razu dociera do was smród Delbert. Miasto. Posłuchajcie, zrobimy tak, ktoś musi trochę kupić jakiś program tu na drogę i proponuję, żeby to był ty. Gwizdek. Masz jakiś pieniądz. Gwizdek. Zaraz się jeszcze załatwię więcej. Nie szukaj kłopotów. Nie szukam. Gwizdek, nie.
cicho. Kupca masz kupca. Chcę, żebyśmy spotkali za godzinę tutaj. Pod szubienicą. Dobra, okej. Okay. Może tak nie skończymy. Spotykamy się tutaj, dobra? Kupisz trochę suchego prowiantu. Ja idę do mojego znajomego wynalazcy. Mhm. Idę jeszcze zobaczyć na potem transport i spotykamy się tutaj. Wy? Ja mam też jedną sprawę do załatwienia. O. Każdy ma jakąś sprawę do załatwienia. To wy to siedźcie i nie łaźcie. Ty pójdziesz z nim. Ty, ja będę okay. Sam za rękę mam go trzymać. No będziesz... Ranny jest jeszcze w stanie. Ja mam swoje interesy, ty masz swoje. Jakie ty to masz swoje interesy? Już weź nie bagatelizuj sprawy, chodź ze mną. Czyli dobra, szkoda czasu, spotykamy się tutaj za godzinę. Ja pójdę, no ja pójdę wyśle przodem wiadomość tylko do kolegi. Ta wiadomość to prędzej, ty ją prędzej sam dowiedziesz. Dobra. Zanim ta sowa doleci, czy tam gołąb, czy dzięcioł, czy co tam wysyłają, to... Dobrze, może kretę. Godzina! I skarsk mi poszedł. Dobra. Poszedł, aby zostać. No to za godzinę się widzimy. Czekaj, no, czekaj, jeszcze coś wam muszę powiedzieć o nim. Tylko szybko, bo czas mija. Powiem tak wtedy, kiedy będę chciał. Chodzi o to, że ta krasnoludzica, z którą też się widzieli, jeszcze mi trochę powiedziała więcej o nim. Na razie jest po naszej stronie, ale nie spodziewałbym się, żeby to trwało dość długo. On jest dezerterem z oddziału, który został, który wpadł w Orczą. Szukajcie w Orczą zasadzkę i on uciekł. I to mówi krasnol, który się nadział na własny styl. To już nie jest dla mnie krasnol. Zaraz nadzieję ciebie. Dobra, daj mu mówić. Więc to już nie jest dla mnie krasnol, tylko kawał łajzy. Przysięgał na brodę, ale ta jego przysięga według mnie jest nieważna. Ale to tylko tyle, że uciekł i to już? Może to jest tylko tyle dla człowieka ucieczka i dezercja, ale dla krasnoluda to jest powód do tego, żeby... No dobrze, bo to nie musisz go lubić, no ale to już skoro nam pomaga... To dobrze. Ja wam nie mówię, czy ja go lubię, czy ja go nie lubię, tylko każę wam się mieć na baczności. Dobrze, będziemy mieć znowu zwiążecie, to wam nie pomogę. No, to ja idę, to się widzimy za godzinę, tak? No, to idę. I Tronry poszedł, stoi się do trzech. Ktoś pisał, cicha nie będzie potrzebny. Co? Jak to nie? No bo zmieniamy uciuchy. No a to na razie jeszcze nie zmieniamy. Na baczność. Nie, zgubiłeś. A ja muszę go. Ja nie będę dodatkowo kłamał. A teraz muszę go upłynić, a potem co? Wrzucić go do wody? Na przykład. Nie. To jest za duże ryzyko. Ja muszę się pokręcić jeszcze chwilę. Słuchaj, nie mogę chodzić. Ja bez wiem, pistoletu. Co mam zrobić. Idę. Ma przy pasie? Każdy idzie. No ma przy pasie. Ty. No to jak on idzie, po prostu to idę po cichu, zanim podskakuję, wyciągam. Masz zwinne palce? Nie mam zwinnych palców, ale on może to zauważyć. Po prostu biorę i mienię. Aha, chcesz po prostu zakosić i uciec. Tak. Nie, nie może to wiedzieć. Dobrze. No. I wszyscy ludzie będą widzieć, jak kradniesz pistolet z naszych kadłub. No, w sumie tego nie przemyślałem. No, powodzenia. To może być zabawne. Chciałbym to kurde, zobaczyć. A szkoda, żeś powiedział, wiesz? A szkoda, żeś powiedział. Może byście dalej bez gwizdawka ruszyli. A jesteśmy tutaj jeszcze, tak? Jesteście przed tutaj. Karczmą. Tak. Nie ma tutaj za dużo ludzi. Nie przy karczmie. Czytać nie umiesz. Słuchaj, no. Nie przyda ci się. Potrzebny mi jest. Kazalidzie napisałeś. Dobrze. Muszę wyglądać jak strażnik dróg. Już wystarczy, że muszę z konia tłumaczyć, jak mnie ktoś spyta. Tak, idę dwóch. No to ja idę. Dobra, to idę z nim. Garłacz na pewno upłynie. Dobra. Tak, na pewno? No, garłacz mi niepotrzebny, mam pistolet. Ale z garłacza umie strzelać. Jako tako. Bo nie ma, nie musi na łysy rzucać. Dobra, to idę sprzedać pistolet. Przekonałeś mnie. Może po kolei. Dobra? Trondri. Mhm. Gdzie idziesz? No idę do świątyni. Szukać świątyni. Dobrze. Shali. Świątynia Shali. Popytałeś się chwilkę. Mhm. Trafiłeś do niewielkiego budynku z białego kamienia z symbolem Matki Miłosierdzia. Mhm. Wchodzisz do środka i kogo chcesz? Jakąś akolitkę. No. Tak? Nie ma problemu. Świątynia jest wypełniona mnóstwem. Nie ma tutaj bezdomnych i chorujących, wiesz, ale jest bardzo wiele sierot biegających dzieciaków. Dzieci co chwilę cię zaczepiają, ale odpędzasz się tylko na boki. Pewnie więcej pieniędzy niż on. W czym mogę pomóc? Zapytała ciebie jedna kolitka. Symbol gołębia na szyi. Chciałbym się z przełożoną zobaczyć. Rozumiem. A w jakiej sprawie? W sprawie choroby. Wolałbym z nią na osobności porozmawiać. Dobrze, a jak pan się nazywa? Trondri Gimgonson. A czy matka przełożona się pana spodziewa? Nie. A zna pana? Nie.
Czekaj, no jest, może ja w czymś będę mogła pomóc. Chyba się dzieje ze mną coś złego. Rozumiem. A czy czym się objawia ta choroba, jeśli mogę tutaj spytać? Ktoś nas słyszy w ogóle i słucha? Rozejrzałeś się. No dobra, to ja mówię na ucho. No. Zamieniam się wilkołaka. Tak, rozumiem. Pobladła. Akurat stał w takim miejscu. W Karoburgu jest bardzo hospicjum dla osób z takimi dolegliwościami. W Karoburgu jest hospicjum. Myślę, że oni najlepiej będą w stanie pomóc. I to już jest cała nasza pomoc? Głównie zajmuje się tutaj sierociniec. Wściekliznę mamy. Dobra, a ile kosztuje taka pomoc konkretna? Chcesz sobie oddać? Ty u nas? U was. Popsuła na ciebie. Ty nie patrz jak ja wyglądam, tylko zastanawiam się ile kasy ma. Dobrze, proszę chwilkę poczekać. Poczekam. Dobra. Godzinę mam tylko. Do północy. Wy poszliście we dwóch. Tak. Dobra, dokąd? Do strażnicy. Dobrze. Dobra, w porządku. Ty idziesz z nim? Tak. Wiesz co, to poczekaj na mnie przed. Nie będę się tłumaczył, kto to jest ten niziołek, co ze mną chodzi. Twój problem. A potem, słuchaj, wyjdę, to ci oddam ten pistolet, ale tutaj muszę go mieć. Jesteś słowny, wierzę ci. Żeby mnie nie pytali. I czekam. Jak on ten, idzie, to ja patrzę, czy tu nie może gdzieś po drodze żarcia kupić. Aha, dobra. Ja mu kiedyś kartkę dałem, do tej pory nie oddam. Czekaj, wiesz co, chociaż cholera. Faktycznie! Zastanów się. Słuchaj, wchodzisz do strażnicy, tak? Do strażnicy miejskiej. Mhm. Miałeś jakiś strażnik miejski? Dzień dobry. Witam. Jak chciałem się wypytać mój kolega. W porządku? Tak. Taki fach, jak to wiadomo, jak to w fachu. Mój kolega, znaczy stary znajomy podobno tutaj jest, on też jest z tego samego rzemiosła co ja. I mieliśmy się tutaj spotkać, bo podobno miał być w mieście. Chcieliśmy trochę złapać starych czasów, powspominać. Kurt, też strażnik był. Tam jest tablica. Może pan zobaczy, może coś zostawił. A no dobra. Umie cię czytać? Tak, umiem. No. Nauczyli kiedyś. Przynajmniej was uczą czytać. Dobra, poszedł sobie. Tak. Umie czytać? Coś mi nie gra. Dobra, do tablicy. Do tablicy tak patrzysz, nie ma jakiejś wiadomości. Dobra, czytasz. Placki z lukrem, placki z mięsem, placki z jabłkami, placki z gruszką. Suchy prowiant szukam. Suche placki nie są mokre. Wiesz co, wydłubał ci jabłko. Przetarł spodnie, żeby nie był mokry. W torebeczkę zapakował. Jak nie dla nich, to dla siebie. Pens. To proszę 20 kilo. 20 plasków? Tak. To dobrze. Trzeba odliczać. Pakował. Proszę. Ile? 20. On tak podobał się placki. 20 pensów. 20. No to 20 pensów. Jeszcze 8. Stare mi się wydają. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Życzę jednego się nie. Panie, to są właśnie. Jeden. Co? Rzucił jednego szylinga, powiedział resztę nie trzeba i poszedł. Opieram się o posterunek, jem placki. Jest. O. Giselbrecht, musiałem jechać dalej, spotkamy się w Waldorfie. Kurt Hallstein. No, zabieram tą kartkę. Ten to musiał. Boisz, zaraz obok stoi. Chcesz placka? Chcesz sprzedać? Tak, chcę. Pistolet. Na pistolet chcesz sprzedać? Twoje odbione z jabłkami. Szybko. Tak, no. Ty no masz już za chwilę, nie tutaj. Złodziej mam. Spróbujesz szybko na kaszera jakiegoś. Wiesz. Pieniądze będą na potrzeby. Inteligencję. A wiesz chociaż, gdzie to upłynnić? Nie bój się. Nie pytał. Zero pięć. Nie bój się. Masz farta, że dla ciebie pracuje. Ewentualnie jakieś ładne ubranie. Żeby się nie zwiedzało więcej, nie zwracał uwagi. Tak, zamiast tego munduru, który mam. Co ty? Nic. Czekaj. Kurwa, jebane mundury po prostu. Też zapominam o nich.
Mogę mu odsprzedać tanio, może mu się przyda do roboty jakiejś. A bardzo chętnie. No to od razu i mundur płynnie. Dobra. To samej koszuli zostałeś. Nie no, kupuję dobre ubranie od razu, no. Sekuj już indziej. Nie unika. Chyba ze starymi herbami. Odsłonił ci tupy, które akurat przywiózł z cmentarza i wybierasz z tego ciuna, który... Ma kilka nowych ubrań do sprzedania. Mam targowanie. Jeszcze po. To rzucaj. O panie, tyle? Gdzie? Skąd? A bo i tyle. 44 są... 44. Nie no, na inteligencję na pewno nie. Nie wyszło. No dobra, niech będzie. Dobra. To rzucę do sekcji. Trzymaj właśnie. Dobra. Coś jeszcze chciałeś? Ubranie tylko jakieś ładne. A to wekslami płacą, tak? Tak, dzisiaj tak. Wekslami akurat. Jest to 3 złote korony. Ja to mam. Ten prowiant trzeba kupić jeszcze. No to mamy. Co, 20 plasków? Tak. Proszę, 20 plasków dobre to ubranie, czy ubranie? Za 3 godziny ich pewnie nie będzie już. Każdy zje po... Ile? Każdy kilka zje i koniec. Trzeba porządny prowiant, suche mięso. No to masz, koronę i kup. Ja muszę skoczyć gdzieś. To idziemy w jakąś uliczkę, ten taką, żeby nikt nie widział, mu oddaję ten pistolet, żeby na ulicy tego nie robić. No. I teraz ja mam, idę go opchnąć. Dobra, masz sekret na taki złodziej? Mam. Dobra. Schowaj, mam też wycenę. Dobra, stąd już mogę skończyć. Ja idę jakiś suchy prowiant kupić w tym czasie. Dobra. Mam kupić 20 placków. Prowiant na i zlizał lukier. No tak, super. Sam ten 10 tych placków zje za chwilę pewnie. Dobrze. Już opchnąć. Dobra. Rzucuję na inteligencję plus 20, żeby znaleźć jakiegoś pasera szybko. Policję bym znalazł. Albo w pierdolę, bo nie, szybko nie weszło. Trzymaj. Ale spytaj go, czy jest. Nie znalazłeś miejsca, gdzie mógłbyś opchnąć. A spytaj go, czy jest ze straży, bo jak go spytasz, to musisz ci powiedzieć. Nie. Niestety. Dobra. Ale to nie wszystko. Zabuję pan z pistoletem w takim razie. Alternatywa. No w jakimś tam miejscu byłem, prawda? Dla tych, tylko nie znalazłem pasera. Jakie miejscu dla tych? W jakimś podziemiach czy coś takiego. Nie. To szkoda, musiałem kapliczkę znaleźć. No dobra, to trudno. To trudno. Ty wymyślałeś, co tam byś chciał? Czekasz? Czy uciekasz? Wszystko zależy od tego, kogo zobaczę. Dobrze. Rzucę na ogładę swoją, wiesz? Chciałem, jakby to było pozytywne wrażenie. Słuchaj, wraca ta okolitka. Bardzo mi przykro, ale nie jest możliwe spotkanie z matką przyłożoną teraz. To nie pozwolę ci wrzeć i wychodzę. Jakby zjadł jakieś dziecko, to... Mało ci? Wiesz co, on jest już w takim stanie, że jemu jest wszystko jedno. No zobaczymy. Będziesz miał krwawą biegunkę zaraz, no zobaczymy, czy będzie wszystko jedno. Dobra, i wychodzisz. Idę pod szubienicę. Dobra. Powiesić się. Nie, zrobisz to miejsce. Tak. Kupiłeś jedzenie. Tak. Ty też to dałeś. Dobra. I mam nowe ubranie. We trzech. Rzućcie sobie na spostrzegawczość, na wzrok, więc bystry wzrok, że co się liczy. Co i ty też. Są jakieś papery. Komu wejdzie lepiej? Komu wejdzie lepiej? Ja mam. Nie wiem, czy mam spostrzegawczość w ogóle. Co się dzieje z kostką? Mam, to mi wyszło. Ja punkt szczęścia. Jest, ale bo to chodziło, żeby określić, który jednego z was trzech, więc. Aha. Ja 79. Ja 69. Trąc. Ale ja mam spostrzegawczość. Ja też mam. Wracasz. 47 i 30. W jednej uliczce. Paulusa. Słuchaj, stoi i rozmawia z jakimś ciemnym typem. Widzisz, że pisze mu coś na kartce. Paulus pisze temu typowi. Widzisz, że potem robią sobie taki znak i odchodzą. Komu wyszło lepiej z was dwóch? Mi. Mi wyszło lepiej. Słuchaj, widzisz, idzie on. A on widzisz, że poszedł dalej. Podchodzę. Co jest? Moje sprawy muszę później załatwić. Druga, słuchaj, widziałem przed chwilą. Inaczej, pamiętasz sprawę z tą kartką? No. No.
Widziałem przed chwilę Paulusa, jak jakiemuś typowi takiemu, że tak powiem, dziwnemu, dawał jakąś kolejną kartkę. Paulus umie czytać i zrobił taki, wiesz, znak jakiś tak. Obaj tak się wykrzywili do siebie i zęby wywalili, nie wiem. Widzisz, że jednak zawrócił i idzie w waszą stronę. Dobra, idzie tutaj, idzie. No, no, tak, idzie Paulus pomiędzy budynkami, idzie w waszą stronę. Da, to dawaj się nic. Nie. Dobra, no i podchodzi do was. Tam, pozałatwiamy. Gdzie moja dola? Widzicie, właściwie was minął, patrzy na was. Słucham. Paulus. Chyba byś pan z kimś pomylił. A gdzie? Paulus. Nie śmieję się spotkać, że gdzie ty idziesz? Patrz, ej, słuchaj, ma brwi? Tak. Nie ma brwi. Załatwisz to, co miałeś załatwić? Czy moje interesy nie interesują, co miałem załatwić, to załatwiłem. Paulus, gdzie moja dola? Przecież ja byłem kogoś jakieś pieniądze winny. Skąd? Tak. Co ty w ogóle jesteś? Dlaczego mówicie do mnie Paulus? Kiedy jesteśmy na ty? Jestem żaden Paulus. No co ty, Paulus? Coś głupiej się. W głowę się uderzy? Proszę mi zostawić w spokoju. Odchodzę. Odchodzi. Głupi, no. Nie wiem, co jest, Paulus? Co jest? Znikam za rogiem. Zapomniałem. No, a ty nie musisz mi tego powiedzieć? Nie. Po co mi to piszesz? To musi być tajemnica. Nie, o Jezu. Wszyscy mają tajemnicę, ja też chcę mieć jakieś tajemnice. Nie, ale ja mam dosyć tych kartek. Ja nie mam tajemnic. To ci jeszcze coś napiszę. Ty nie znalazłeś gildii złodziei przecież. Tego nie znalazłem. Nie gildii, tylko... Gildii nie znalazłeś. No to co się stało temu Paulusowi? Nie wiem. No poszedł sobie. Jeszcze mamy trochę czasu, ale... To... Może chodźmy za nim, co? No, dobra, to chodźmy za nim. To idziemy za nim. Żeby się nie rzucać w oczy. Dobra, rzućcie sobie obaj na skradanie, a ty sobie rzuć na spostrzegawczość. Kurde, patrz jak rzucamy 0-1. Dawaj, Słowik, rzuć 0-1. Ja to pierwsze. 41. Ja 0-2. 31. Mam skradanie, mam spostrzegawczość. Tak, widzisz, że oni idą za tobą. To zaczynam uciekać. Mam chodu. O, słuchajcie. Co się zobaczył, odwrócił się? Spieprzył. Tak. Pomiędzy kramami, pyk, jakąś alejkę, nie ma go. Kurwa, co jest? Czyli już mamy dwóch, na których trzeba uważać w drużynie. Cholera. Skarskin i ten. Dobra, no słuchaj, uciekł ten. Trudno. Myślę, że nikomu się nie poskadzisz na nas. Najwyżej trudno, dokończymy sami misję. Ja go zawsze miałem za szuję. Kurde, nie spodziewałem się po nim czegoś takiego. No, wracamy po Trzebienicę. To wracamy po Trzebienicę. Z Kackinem się musiał spotkać. Kurde, no. Wracacie po Trzebienicę. Widzicie, że już tam stoi i czeka Gwizdawek. Widziałeś Paulusa? Nie. No właśnie przechodził. Ja widzieliśmy i uciekł przed nami. Udawał, że ten, że w ogóle jakby nas nigdy nie znał. Może ktoś go śledził? No my go śledziliśmy, dlatego uciekł. Tak by ktoś mnie śledził, to bym uciekł. Zawsze spierdolę. Nie wiem, może to już za dużo. No. Ja nie wiem, może to już za dużo dla niego było. Ale żelazna logika kosła. No. Ciebie logiczne. Nie, ale słuchaj, no. Może właśnie wie, że go śledzi, znaczy nie, że go śledzi, ale jeżeli ktoś go śledził, to on może nie chciał, żeby nie chciał być widziany w waszym towarzystwie. No właśnie co on mówił, że jakieś te interesy nie wiadomo. Jakąś kartkę. Pamiętasz tą kartką sprawę? Co ja ciągle z tą kartką? Normalna właśnie, kartka właśnie, z jakimiś bazgrołami. Właśnie co on mówi, że ten, że z jakimś kolesiem widział, on? Jak Paulus się spotykał z jakimś kolesiem z nauku i temu kolesiowi napisał coś na kartce i on. Przecież to przecież on nie umie czytania im pisać. Mm. Jeszcze jak szczury robi takie, wiesz. Mm. On nie widzi na 20 metrów. Ja widzę w ciemności. Kurde. Ale jasno, jasno, jest dzień. Ale w zaułku byli, dlatego widziałem. Taki rozgarnięty żołnierz w dzień chodzi z noktowizorem. Słuchaj, nie ma co, wiecie, pochownych tych, ten. Ile jeszcze mamy czasu? Patrzę na ten. Patrzę na co? Patrzę na zegar. Wyjmuję zegar słoneczny, patrzę. Słuchajcie, widzicie, idzie Paulus. O. Daleka wam już. Jak będzie okazja, to weź poszukaj, czy ma jakąś kartkę w plecaku. Rasizm, Boże! Słuchaj, już wystarczy, że... Ale zobacz, mi dał kilo, tobie każę przeszukiwać. Ja Paulusa znam od kurde już paru lat. Na pewno nic ten. Przyszedł, jest obok was. To jest. Cześć, szujo. Taka szujo. Co to kurwa było wcześniej?
Kiedy? Kolegów nie poznajesz? Ja stoję przy tobie. No przed chwilą. No tam machałeś z daleka przecież. Nie, poszedłeś sobie przed chwilą, bo przechodziłeś, udawałeś, że nas nie znasz. I uciekłeś. I nie mów, że tak nie było, bo widzieliśmy ciebie, ja i on. To może ten mój sobowtór to był. Chuja sobowtór, no. Sobowtóra masz. No, a kto ciągle jest na listach gończych? Ciągle coś odwalczy. Ty jesteś właśnie. Nie, bo ciebie w ogóle nie ma za co listów gończych. Nie, to jest kurwa niemożliwe. Po prostu, że są listy gończy za ciebie, za co? Bo jakiś czarodziej mnie wydaje, żebym ciało wykopał, wiesz? Dobra, dobra, wyluzujcie. Znalazłeś może... Znalazłem, sprzedałem pistolet, mundur. Weź mnie pokaż. Już zobacz, już idzie ten, no. Idzie, idzie, nie idzie? Nie, nie idzie. To tu macie, mogę dojść przynajmniej. Dobra. Tam kupiłeś prowiant? Bo jakbyś ja kupiłeś prowiant? Tak. Jakieś mięso surowe? Surowe mięso, to suche. Jakoś takie smak łapie na mięso surowe. Suszone mięso. Może go zwiąż. Suszone? Suszone. Mleka się napiwa. No to jem te mięso suszone. Ty, może kup łańcuchy. I się krzywie. A jak wyglądał ten koleś niby, co był do mnie podobny? Dobra, jak mi powiedział, to idę. No to właśnie dostałem mój sobowtór. Jakbyś spojrzał w lustro, to byś widział jak wygląda, tylko musiałbyś się odwrócić w lustrzanie ten obraz. Dobra, idę i słuchaj. Sobowtór. No jak to inaczej wytłumaczyć? Łżesz i tyle. Przestań odpierdalać po prostu. Twoja twarz brzmi znajomy. I nie zatrzymaliście go, żeby przesłuchać czy coś? Ciebie? To gdzie? Na ulicy. Na gdzie? W piwnicy? No zaraz byśmy na siebie uwagę zwracali. Na ulicy. No strażnik dróg mógł zatrzymać kogoś. W piwnicy. Karol. Ty dobry. To na pewno byłeś ty, bo się krzyknąłeś, mam chodu. Miał chodu, zupełnie jak ty. Rzuć sobie na inteligencję, tym razem plus 30, bo ci pokazał dokładnie gdzie. I tak nie znalazłeś. Nie, czekaj, bo ja mam dużo inteligencji. Plus ile? 30. Nie na karcie? No! Do skutku, rzucał do skutku, no. Jak to kozioł. Słuchaj, no nie każdy se może wybierać. Teraz wciągnie kartkę, że go okradli. Chcę sprzedać pistolet, kupić wytrychy. To już dopiero ten facet dopiero już kupił pistolet, już nie potrzebuje drugiego. Dzisiaj. Patrz tak, że numery się seryjne po sobie zgadzają. To źle? To chyba dobrze. Będziesz się mieli czym handlować. Dobra, pistolet za wytrychy. Wycena. Ile masz inteligencji? 37. Wiesz, wiesz co ci powiem, brzmicie jak chcę, ale zadać sobie na czasie. Masz targowanie? Nie. To targuj się. Na ogładę? No, na połowę. 25 lat. No nie weszło. No dobra, nie będzie. Dobra. Kurde. I tam jest gdzieś kapliczka, nie? Tak. Oho, oho. Hej, każdego niziołka ciągnie do lasu. Oczywiście. Dobra, co? Tyle starczy. Co ty tam dajesz? 10? O kurde, co ty gadasz? To właściwie jak za 1/4 się liczy. Rana nie wybrzydza. To dobra, taka... rzuć sobie, może cię pobłogosławi. Tak. To taka trochę ogada. Cudowne rzuty. Nie. Ale swoje trzeba też. No, ale ten, Słowik nie rzucał, czy może Szalia go pobłogosławiła. Nie już ona błogosławi wystarczająco. Jakbyś miał 0-1, to cię nie przeknie. Właśnie. Twardą rękę Szali. Słuchajcie, stoicie wy we trzech, kiedy widzicie, że idzie jeden mężczyzna w Liberii. Podchodzi do was i właśnie wie... Bardzo przepraszam, ale chyba panu szukam. Przysyła mnie pan Skarskin. Jestem od pana von Pomfona. Mam zaprowadzić do siedzi do domu mojego pana, ale miało być panów 4. Czekamy jeszcze na von Buffona. Mężczyzna młody, chyba nawet nastolatek, nawet może nie wiesz, że młodszy od ciebie, ale bardzo ładnie przystrzyżony, ogolony i wyprostowany. No, musimy chwilkę poczekać jeszcze. Zaraz nasz towarzysz ostatni powinien przybyć. Rozumiem. Rozumiem. Daleko to było? Jego może nie być. No tak, jeszcze z pół klepsydry. Jakiej klepsydry? Tej małej, dużej? Małej. A ile ziaren? Na mój geniusz artymetyczny mówię, że to jest 1758. Plus minus 20.
Tyle czasu to nie mamy. Już minęło 38 ziaren. Tak, na przyjemnej rozmowie, bardzo szybko nam minęło. Jakoś nie wiesz, czemu oni są w ciebie jakoś tak nastawieni negatywnie. Ciągle wam życie ratuje, a wy tak sceptycznie podchodzicie do tego wszystkiego. Jest jakiś kanał, coś? Kanał, że taki... Tak, jakaś ścieka. No. Wyciągam tą kartkę. Aha. Rzucaka, i do kanału wrzucam tam. Do studzienki ściekowej. Żeby się pozbyć. O, nie zauważył akurat. Nie zauważył. To krzyknij. Nie, dobrze, nie zauważył. Ważne, że już nie wiem. Ale poczuł. To najważniejsze. Mentalnie. Nie ma problemu, dotrze do moich ziomków tak czy siak. Yes. Nie, nie wyręczyłeś. Wraca gwizdawek. Już? Tak, stajcie. No, to już. To chyba ten pan. Tak, tak. Dobrze, to proszę bardzo. A pan to kto? Von Buffon Louison. Von. Jestem sługą pana von Pomfona. Tak. To tam idzie i z Kackim czeka na. A! Dobrze, było tak od razu. Fon, od razu. No to dobrze. A fajnie, fon, ponie. To nie ja, to jest mój zwierzchnik. Dobrze, to panie prawa. Nie traćmy czasu. To jest za trudne słowo dla ciebie. Panie zwierzchniku fon ponfona. Dokładnie. Paweł, ty tak już rozumie zawsze. Nie, jestem sługą. A jesteś u Kwita. Nie? Tak. Dałeś na tacę? Zapomniałem. Uważaj na siebie. Raczej nie grać w karty. Przytrzymaj mój sztylet, żebym się nie potknął. Tak, jak ktoś obraża bogów, to kiepsko kończy. Dobrze, no to chodźmy, bo to czas nagrywa. Idziecie, prowadzi was. Jest to kawałek. Idziecie tak dobre 20 minut. Jest późne popołudnie, kiedy zachodzicie pod bardzo ładny, piętrowy dom w dzielnicy Kupieckiej. Dom jest pokryty czerwoną dachówką, marynny, nieźle wyposażony, zdobienia dookoła i mężczyzna podchodzi i skurczowo otwiera frontowe drzwi. Jakbyśmy tak jedną dachówkę dziennie wyciągali, to by się nie skapnął. No by interes by był. Ale byś zarobił? Trzeba się zorientować, czy jakieś fanty ma. Wchodzicie do środka. Fanty są! Fanty są! Wchodzicie do bogato zdobionego holu. Nie jest to jakiś taki szlachecki, ten bardziej wygląda na kupiecki. Wygląda na mężczyzna, że zrobił interes na wytworach skórzanych. Wszędzie są do skóry zbroje skórzane najróżniejszej maści. Służący, proszę bardzo, tędy. Wchodzicie do pokoju gościnnego, gdzie widzicie Skarskina stojącego i siedzącego, jedzącego sobie coś. O! Dobrze. Częstujcie się. Nie częstuję. Jak tym bardziej? Jak? Dobrze. Różnica jego jest obok oparta. Ja się placków najadł. Panu powiedzieć naszych zapasów. Ty masz na sobie. Gdzie masz mundur? Upłynniłem razem z pistoletem. Ty jesteś w mundurze, nie? To jest to. Mógł się jeszcze przydać. Ja nie wiem, czy mam zostać w tym mundurze, czy mam się już przebrać. Mogę się przebrać. Wiesz co, chyba się przebierz, wiesz, bo będziemy... czekamy w ogóle na mojego znajomego. I spróbujmy porozmawiać o barce. Niezłych mam znajomych. Jest to stare dzieje. Właściwie to mam przysługę u niego do odebrania. No, to jak tam będę się przebierał swoje normalne ciuchy. Ale służba bardzo mi lęce je ugościła. Słuchajcie, jest takie przekąski są podane, napitki. Kiedy w końcu czekacie i przychodzi rzeczywiście grubszy mężczyzna. Od niego. Bo co? Grubszy od niego? Tak. Wow. Z wąsem, zdejmuje czapeczkę, przygładza włosy. Wita się ze Skarskinem. Skarskin opowiada waszą sytuację, ale bardzo pobieżnie, bez wchodzenia w szczegóły. Wspomina o przysłudze sprzed kilku lat. Słuchaj, von Pompon, musimy dostać się na jedną z twoich barek. Musimy wydostać się z Delbec, najlepiej jeszcze dzisiaj. Dzień, kto wypuszcza barki nocą? Wszystkie wyruszyły już rano. Następny transport jutro. Witam tak w ogóle panów. Dietrich von Pompon, inaczej niż to wypowiada Skarskin.
Bożek Gwizdawek, witam. Paul. Witam. Też mi wspominał sługa, że panowie będą potrzebowali chyba zmiany wizerunku. Mamy kilka peruk, odrobina makijażu, inny strój. Zgodzę się. Skarskim, ale będziemy kwita. Proszę mnie zadzieć. Tak patrzę na ciebie, wydaje ci się, że już miał na końcu języka, że pan to powinien schudnąć, ale jednak to zatrzymał dla siebie. Przyganiał po ciągu. Bardzo dużo rzeczy zatrzymał dla siebie chyba. I to od dawna już. Musiałbym przepytać swoją służbę, może by mieli coś pasującego na pana. No, Czepek kucha kuchszczyka. Za dziewczynkę. O. To by było dobre. Sukieneczkę jakoś. Coś może przytniemy, skrócimy rękawy, nogawki. Nóżkę skrócimy. Dobra. Coś przytniemy. Jak mu nogawki od spodu przykrócić, to właściwie pada w stanie. Ale nic mu nie będzie, jest pod dobrą opieką. Jestem pod jego opieką. I ty. Nogawek to sobie nie daje obcinać lepiej. Będzie pas zostanie ze spodu. Proszę panowie, częstujcie się. Czym można? Wina? Piwa ciemnego. Proszę powiedzieć, że się spotkałem, poznałem. Nie wina, wina! Co ja mówię? Wina i piwa ciemnego. Ciemnego dla pana... Trondriego. Dla pana Trondriego. Jak poznajecie się panowie z panem Skarskinem? To nie będę opowiadał, jak pójdę na klockę. Coś często na tego klockę chodzić, nie masz jakiegoś... Przez wczoraj było ostatnio. Zawsze pamiętam. Trzyma do ostatniej chwili zawsze. Słyszałem, że krasnoludy raz na miesiąc chodzą. Jak się zbierze, to gruz rzucić. Dlatego właśnie takie twarde skały są w górach. Tak skarżnie, tak zamyka ten i tak pokazuje tak tobie. I pod stół. Patrzysz. Mistrz. A, dobra. Mistrz pod stołem leży. To ci wystarczy. Biorę troszkę wina, nalewam i tak mistrzowi. Gdzie? Co ty? Mówisz o spokój. To jak panowie się poznali? Pan kuzyn? Nie. Wspólnych znajomych mieliśmy. A Skarski próbował nas spalić żywcem, ale się pomyliliśmy. No tak ma, prawda? Też próbował pan nas spalić żywcem? Nie, szczerze mówiąc, to mi trochę pomógł w interesach, chyba się trochę się wybić. Muszę powiedzieć, że jak Skarski załatwił konkurencję, to szybko się wybiłem. Tak, no niestety akurat tak wyszło, że podróżujemy. Proszę powiedzieć, bo znam się już naprawdę, jestem mu sporo winien, więc jak jeszcze mogę pomóc? Barka wyrusza chwilę po świcie. Po świcie właściwie jest pobudka dla... Jakiegoś medyka mógłby pan ściągnąć. Porządnego, nie takiego jak Skarski. Słuchaj, jak cię przy życiu do teraz wytrzymał. Dobrze. Jest jednak bardzo dobry medyk. To zaraz po niego poślę. Rozumiem, że panowie się próbują ukryć. Można śmiało mówić, a to już nie pierwsza taka sytuacja. Wypadki ze strażą. Tak, musimy po prostu się dostać do Aldatu już nie, bez jakichś nieprzyjemności po drodze. Podróż barką powinna zająć około 4 dni. Jeżeli nie będzie po drodze piratów albo będzie dobry prąd. A jeszcze piratów brakuje. No to i tak lepiej niż podróżować. Niestety mogą być. A teraz często są na tym szlaku? Na szczęście się kończy, ale kończy się dość sezon, dlatego na zimę jest spokojnie. Próbujemy zimą trochę spuszczać towarów, ale jest zdecydowanie za późno. A teraz tylko skórki czy ogólnie różne? Nie, skóry, wełna. Skóry. Czuć te skóry tak intensywnie tutaj. To mi stolzen. Ty bądź grzeszy, bo tam nad kominkiem powiesił. Jakby ta jajka powiesił. Przy kominku ta mistrza Tolzena, żeby trochę wysechł. Odtają. Właśnie kiedy się te kończy? A czy mógłbym zapytać się o... Tak, to jest... Piękny dywan. Przecież on wygląda na koc. Tak, tam to jest paczka, którą musimy do Aldorfu dowieść. On ma kształt człowieka? Tak. To manekin. Rozumiem, dobrze. W moim fachu też za wiele pytań to znaczy, jest... Niech nasze, proszę, niech nie, nasze proszę, problemy pozostaną oczywiście, na siebie. Oczywiście, bardzo przepraszam, oczywiście nie powinienem pytać, ale proszę uwierzyć, ciekawość w moim fachu jednak tak, jest i spostrzegawczość dość... Musimy to dowieść do Aldorfu. No, im szybciej, tym lepiej i mniej...
Na widoku tym lepiej. Myślę, że będzie lepiej skorzystać ze specjalnej, takie mamy tajne skrytki. Jeżeli dochodzi do napadu piratów, no to najcenniejszy towar i gotówkę mamy schowaną. Spokojnie, schowam się. Powinien się zmieścić. To dobrze. Powinien się zmieścić. Myślę, że to się przyda. Po prostu chodzi o to, żeby unikać niepotrzebnych pytań w razie czego. Czy może... Niepotrzebnych walek. Czy są listy kończone wysłane, że pan to... Jeszcze nie wiem. Przyznaj się. Być może... Podobno mam sobowtóra, który wygląda tak jak ja. Tak, nasz kolega twierdzi, że to jest na listach gończych. Wypiera to, że go, że jest na listach gończych. Oni twierdzą, że to ja, a ja wiem, że to nie jestem ja. Czyli rozumiem, że tak. Odpowiedź na pytanie brzmi tak. Znaczy, tak, częściowo. Za nas wszystkich nie. Jeszcze nie, jeszcze. Nie wiadomo. Jeszcze za wcześnie pewnie. Można, ktoś powiedział, że pan już trochę ogolił. Więc, pan mu brwi dorobi, odrobinę... czy nie człowiek. Takie gęste, marzyło zawsze taki gęsty, taki No właśnie, dorobcie mu gęsty. Więc odrobina makijażu zrobimy to, w takim razie będziemy panowie mieli późną, właściwie trochę mocno wczesną pobudkę. Tak, żeby nie spać w makijażu. Dodamy poruki. No nie wiem, czy pójdziemy tak daleko, na przykład w drewnianą nogę? Gdzie, ja mam normalną nogę, by ci obcinali. Nie, no. Znaczy ją podwiązać. Nie, tak ciężko się chodzi. Odrobina pudru. Kolorki. Ale mogę mieć opaskę, no. Myślę, że wystarczy. No. Myślę, że na bardzo chyba nie będzie też aż tak dużo jakichś. Nie, ale są kontrole. Jemu dorobcie brwi, a temu dorobcie nos. Właśnie i będzie. Tak, to niestety trochę. To może być. Trochę mi brakuje nosa. Trochę mi brakuje całego. Takie okulary z nosem dla niego. Ale nikt nie widział, że nie ma nosa. Znaczy można taką protezę nosa, ale ona. To widać, że jest proteza. To weźmie protezę noża i sobie nie, maskę. Może protezę i obwiążemy bandażem twarzy, niby tam, nie wiem, poparzonym jestem czy coś. Od razu kiepska opieka dentystyczna jest, więc... No właśnie. Może akurat może obolałe zęby. No, a pod bandażem nie będzie widać, to proteza. Mogę też zasugerować, bo pan jest bardzo młody, może... sukienka? Taką flądrę, to nie wiem, czy by ktoś chciał tam przejść. Dlatego właśnie to proponuję. Bo jakby cię piraci drwali. No. No, tylko by wióry leciały. Wygodnie w luzie morza. Może to nie będzie aż tak. A czy rzeki? Ale jakby dać brzytwę do ogolenia. Takiego zastanów się. Bardzo... Za kobietę. Zobaczymy. To jak tutaj w kobietę, to cię w dziecko i z wózki, na wózku będziesz. O! Nie tam. Wiktor, poślij po Hildę na chwilę. Mi wystarczy to... Przy ten już będę jak zupełnie nowy niziołek. Ja bym proponował czapkę. A dziękuję, przyda się. Ja bym proponował czapkę. I sobie wziąłem nawet tam tego. I czapek. Przychodzi Hilda, kucharka. Nie jestem takiej postury jak ty. Hilda, panu sukienkę odstąpisz. O, widzę, że esmeralda nie poskąpiła. Już, dziękuję Hilda. I Hilda zajmuje sukienkę, oddaje. Nie, później. Nie chcemy straszyć gości. A ma pan może takie kajdany, żeby tutaj zakuć tu i na ręce i na nogi, żeby w jednym łańcuchu wszystko było? Chodzi tak. To za kajdany? Masz kajdany? Nie potrzeba. Na krasnoluda. Przyznam, że akurat nie mam. A, Wiktor, po medyka. Kajdany. Łańcuch chociaż, taki porządny łańcuch. Klatkę? Nie, ale pan żartuje? Nie. No nie. Żartuję. Nie żartuję. Przynajmniej łańcuch. Nie, no, łańcuchy i liny są do związywania towarów. No. A taka duża skrzynia, żeby można było kogoś zamknąć i obwiązać łańcuchem? Chcesz się zamknąć w skrzyni? Tak, żeby mnie nikt nie znalazł. Najlepiej, żeby nie dyfowała za mocno. Mamy różne problemy. Nie, no. On wziął jeszcze pomidorka sobie z tacy. Ja widzę, że chyba będzie dłuższa sprawa. W takim razie muszę choćmy od razu to załatwić, żeby rano nie marnować czasu i nagle, żeby się nie stokazało, coś nie pasuje i czegoś nie mamy. Wiem, to wystarczy duża skrzynia, wysypiemy ją sianem i wrzucimy tam krasnoluda. Ale czemu to chce się zrobić? Zapraszam. No pochwal się, czemu chcemy to się zrobić. Pochwal. Głupi jesteś? Nic się pochwal. Nie bądź głupi jak on. Porywczy. Ja jestem mądry, on jest kolega była przemądry niestety. Tak, czasami w dziki szał wpadnie, trzeba go trzymać po prostu. Mężczyzna uważaj, bo zaraz wpadnę w dziki szał. Mężczyzna was zaprowadza do przebierani, słuchajcie, jak w teatrze. Mnóstwo strojów dookoła. Podchodzi do jednego. Panie Trondri, wie pan,
Tu jest kilka skórzanych zbroi naszej produkcji jeszcze po naszych poprzednich ochroniarzach. Chyba pana jest taka trochę już zniszczona i zakrwawiona. Proszę coś sobie wybrać z tego. Może zmiana obuwia chociaż, ale po butach. No to dobra, no to zobaczę. Patrz. A wie też to ucho przydałoby się. Odciąć najlepiej. Dupę z obywateli. Może hełm. Może. Taki na całą głowę. Dobra. Skórzany czepiec. Może być ten skórzany czepiec. To przymierza i zobaczę, czym się lepiej czuł. Proszę bardzo. Fantastyczne sweterki znajdujesz dziergane. Najróżniejsze wzory mają. Mój taki z reniferem. Nie będę namawiał panie Gieselbrecht, ale uważam, proszę mi uwierzyć, znam się na charakteryzacji i uważam, że jednak ta sukienka by na pana pasowała. Jeżeli wytrzyma pan 4 dni i żarty kolegów, a chyba no, bezpieczeństwo jest ważniejsze. Ważniejsze. 4 dni to wytrzymam, z żartami zobaczymy, ale niech będzie. A może nasz dywan da się jakoś inaczej ucharakteryzować? Nie, to on będzie w skrytce. A taki tylko, że zielony będzie? Już dziergają, proszę poczekać. Na nim od razu. Się w dupa przywracać. Dobra, sprawdzacie. No. Słuchajcie, rzućcie sobie w takim razie na spostrzegawczość, czy uda wam się znaleźć i przymierzyć coś odpowiedniego. 44 na to na inteligencję, to nie weszło. Nie. Trzeba być to. On do na to sobie puszczę. Dobrze. Jeszcze nie używam. To w sumie ja też. No tak, musisz piękną sukienkę sobie znaleźć. Ja weszło, bez problemu. Ja też używam. Też tak? Ja potrzebuję swoją. 41, tak, nie weszło. Oddycha nie weszło. Niestety. Jak oddycha? Ile masz inteligencji? 61. Gryzie ten sweterek. Lewem. Ten? Ja tego używałem. Nie, dobra, żeby nie było. Mi się nie udało. Oj, ciężej. Słuchajcie, weszliście w wir po prostu zabawy, sprawdzania, bo jeszcze peruki stały na takich głowiastych manekinach. Zabawa w przymierzanie, zabawa z pudrem. Najróżniejsze sweterki, butki, szaliczki, peruczki. A w którymś momencie poczuliście dym i zorientowaliście się, że jesteście sami w zamkniętym pomieszczeniu. I że coraz więcej dymu przez otwory w ścianie, przy podłodze, pakuje się do środka. A jest z nami trup, czy nie ma trupa? Nie ma z wami mistrza Tolzena, nie ma z wami Skarskina, ani tego kupca. Widzicie, że dymu jest coraz więcej i zaczyna się krztusić. Walicie w drzwi. Drzwi już czujecie, że po drugiej stronie są nie tylko jedną, ale dwoma ryglami zamknięte. I nawet się nie zorientowaliście, ale okna są zamknięte okiennicami i po odsłonięciu od zasłon mają kraty jeszcze. Mówiłem, nie ufać. Krztusicie się, dymu jest coraz więcej, a w końcu po kolei każdy z was zaczyna odpływać i tracić przytomność. Robimy sobie przerwę, drodzy widzowie. Ja sobie poczytam trochę czat. I to jest przerwa. Tak naprawdę niedługo, za 20 minut zapraszamy na dalszą część.